Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, z strony Czekapiki i lecimy. Mamy dzisiaj wtorek, godzina 19, czyli czas na How to Hot. Tak właśnie, to jest event robiony od portalu Blizzdom.pl specjalnie dla was, dla wszystkich graczy. Mam nadzieję, że uda nam się za moment zapełnić już całe lobby. Powinno nam się udać zapełnić całe lobby już w tym momencie. Tak, mamy już mnóstwo ludzi w ogóle w tym lobby, ludzie zaczęli schodzić. Jeśli jest już pełne lobby, nie bójcie się, Lexon zbiera was, zbiera i spisuje graczy do tego, żeby zapełnić kolejne lobby i będzie po prostu dokonywana rotacja. Więc o to się nie martwcie. Ja jestem oczywiście Czekapik, ze mną dzisiaj będzie Peter i Baczek, więc będziemy we trójkę analizować wasz gameplay, ponieważ na tym polega cały event. Widzowie dołączają do drużyny kierowanej przez dzisiaj przez Pelikana i Fatebite'a, czyli mamy 8 zawodników, którzy będą grali, a my przyglądając się ich rozgrywce będziemy i przez moment będziemy starali się przekazywać, jakie błędy popełniacie, w żaden sposób negatywnie, po prostu razem starając się poprawić swoje umiejętności. Więc witam wszystkich, jest nas bardzo dużo. Ja od razu się mówię, że ja dzisiaj strumyka nie będę odpalał, od razu, just saying. A ja idę do chłopaków, że już wchodzą. Dobra, później poszukam. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie po świętach. Tak, jak minęły wam panowie święta? Były smaczne jajeczka. Ja trochę pospałem, trochę na kaszu. Aha, no to czyli dzień jak co dzień prawie. Nie no, obiad też był. Obiad też był. A znalazłeś czas na obiad między piciem a spaniem? Tak. No, tak. Jesteśmy dumni. Mamy już pełen team, o ile się nie mylę, więc przechodzimy do za moment draftu najprawdopodobniej. Co istotne, panowie, jutro jest nowy patch. Jutro jest nowy patch. I co o tym sądzicie? Bo to jest kwestia, którą trzeba poruszyć. Wprowadzenie tak dużego patcha przed mistrzostwami. Ale mistrzostwa to jest chyba normalka. Oni to robią zawsze już. Nie, pierwszy, trzeci. Tak, pierwszy, trzeci? Tak. No to jasko. To myślę, że się podoba tak robić. Mi się to bardzo podoba. Pamiętamy, no, będzie turniej, gdzie będzie jakieś RNG i każdy team może wygrać tylko dlatego, że akurat wpadł na lepszy pomysł po patchu. Ale skoro oni tak lubią. No niestety jest to dosyć duży problem, bo no, drużyny już nam się sprzeciwiały temu, ale może nam Blizzard pojawi się z jakimś patchem, może w sensie wersją nie live, tylko z wcześniejszym. Nie spodziewałem się tego, bo Blizzard po co ma sobie komplikować życie? Da patch i nara. Gramy. No, możliwe, możliwe. No, troszeczkę zawiedzeni chyba jesteśmy tym, no ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. Więc panowie, dzisiejsze mapy są dwie. Ponieważ jest to piąty How to Hot, to tak idealnie się wyrobiliśmy przed takim dużym, dużym patchem dla Heroes of the Storm. I domkniemy wszystkie mapy. Ponieważ będzie to już 10, czyli gramy dzisiaj Tomb of the Spider Queen i w celu rozluźnienia na sam koniec Haunted Mines. Nie było Towers of Doom? Było. Nie było. Było. Było? Było. Nie. Było, wszystko było wykalkulowane. Było Towers of Doom. Prowadził twardo licznik Lexon. Nie pamiętam. Mam nadzieję, że się nie pomylił. No, no, albo był gdzieś na początku, bardzo możliwe. Bo tam chyba też nie było. Znaczy, no, nie mogło być, tak? Ja mu ufam. Ale Sodom to chyba nawet ja jakoś komentowałem. Teraz Sodom? No. Tak, bo rozmawialiśmy o tym, czy lubimy grać, czy nie i tak dalej. Była dyskusja. No i w ogóle i Butcher tam był, no to na pewno. Tak, i Butcher. Było coś. Było coś. Więc Petera jeszcze trzyma po świętach? Nie, ja nie piję alkoholu. Aha. Wszyscy uwierzyliśmy. Wszyscy uwierzyliśmy. No to jest prawda właśnie, o to chodzi. O mój Boże, oj Peter, co z ciebie wyrośnie? Dobra, może rozmawiamy o grze, Heroes of the Storm, nie moim prywatnym życiu. Właśnie czekam na draft. Ale może rozmawiamy o patchu, co ty uważasz na temat patcha nowego? Co ja uważam na temat patcha? Znaczy powiem tak, dla mnie patch jest bardzo interesujący, spóźniony jakieś 10, 11, 12 miesięcy, ale bardzo mnie to cieszy. Jeśli chodzi o sam balans, to póki nie zobaczę, co tam na live się dzieje, bo szczerze mówiąc na Peterze jeszcze nie miałem czasu na Peterze, żeby grać. Więc no niestety nie przetestowałem tych zmian dotyczących stricte balansu. Cała reszta zmian jest bardzo pozytywna według mnie. No ale data, no to wszyscy znają moją opinię na temat daty wprowadzenia patcha, no.
Więc ten, niestety. A ty, Peterze, co sądzisz o tym patchu? Uważam, nawet śmiem twierdzić, że może zagram 2-3 solo kolejki jutro na tym patchu. Że jak bym chciał banować, złożę sobie liming i będę szczęśliwy w sumie. Będę szczęśliwym człowiekiem. A co jeśli nie ty będziesz banował? I to idę. Piąteczka, prosto. Mariusz Herę, witam serdecznie Polaka. Tak się jest, powiedzieć. Jest i Mariusz, dzień dobry. A ty, Bączek, jak czujesz się z tym patchem? W sensie, nawet może już pomijając fakt daty, ale zmiany, które tam są przeprowadzane. No tam jest tak dużo zmian, że to nawet nie ma co gdywać. Trzeba zobaczyć na live po prostu. Będą drużyny grały profesjonalne. Bo to jest chyba najistotniejsze, jak zareaguje scena w tą stronę, bo... Co innego patrzeć na liczbę, co innego jak gierce to wszystko. Mi się wydaje, że będzie psu dużo dobrych czempionów w tym momencie. Bo tak naprawdę co każdy part to było tam jedna, dwie może postaci dobre. Tak mas pick, albo mas ban. A teraz tak... To prawda. Tylko jak czytałem, tak? No to będzie już kilka dobrych. Tylko zobaczymy jak to w planie wyjdzie. Mamy draft, panowie. Dobra, jeszcze tylko powiem. Mariusz Herę, jutro było kolejeczka, zapraszam. Z rana samego. Takie reklama, a czy nie reklama, taki wiesz. Dobra, Team Pelikan jest już ready. Tu wszystko jeszcze ogarniam w tle. No ja mi się znowu nie moduje ten draft. Czemu? Witamy Wilka na strumyku, siemanko, cześć, cześć. A mi czemu? Draft już jest. Chyba nie, jeszcze nie jest. Chociaż jeszcze Failbet nie jest ready. Za chwilę nie działa ten draft. Wam działa? Nie. Wszystko jest dobrze chyba. Jeszcze... No tak, ale dobra. Nie wiem, jakoś nie działa zawsze ten. No nieraz działa, nieraz nie wiem. Idę na twój stream. Na stream będę oglądał. Go on. Mamy draft. Top of the Spider Queen, panowie. Mapa bardzo szybka, jeśli chodzi o rotacje, ganki, wymiany i ogólnie to, co się dzieje na mapie. Jakie piki polecacie na tą mapę? Coś, co ma szybki clear wave. Tak jak jakiś silny solo laner na bota, też jest ważne. No, też jest ważne, tak. Wybierasz jakiś szybki, znaczy nie push, tylko solo lane'a jakoś mocnego jednego. Jakiś clear wave, pozostała czwórka, rotuje się, mid top, albo mid bot nieraz, nie wiem. Jakieś gang składy są też dobre, które łatwo planować killa na początku. Znaczy... Po prostu jakaś mapa bardzo trudna nie jest, no. Znaczy filozofia mapy jest całkiem prosta, tak? Po samym 50 klejnotów i możemy... przywołujemy web weavery, pajączki i do przywołują jeszcze mniejsze pajączki i ogólnie na wszystkich liniach tam. Nie wiem, czy wiesz, Karol, ale nie tylko 50 klejnotów. Na początek 50 będzie 55. Oczywiście. A to tylko w teorii jest prosto. Jednocześnie zbierać klejnoty, zbierać... sołkować wszystkie lane'y i jeszcze przeszkadzać przeciwnikowi, żeby nie wpłacał. No to jednak jest problem. Dlatego na przykład tutaj już widzimy ban Zagary, która jest chyba akurat na tombie jednym z najmocniejszych solo lane'erów, nie tyle co na wymianach, ale obecność klipu daje straszną dużą kontrolę nad dolnym, nad dolnym altarem. To jest strasznie... No i od razu zabrany też Xul jest, który bardzo wyczyści te linie wszystkie. Xul na rotacjach jest bardzo mocny, ponieważ ma bardzo fajnego snera, tak? Bo to nie jest to snare. Tak. Ma bardzo fajny clear wave, jest bardzo mocną postacią na tą mapę. No, a z drugiej strony też Jaina, również bardzo mocny clear wave, w tej early fazie bardzo duże obrażenia też potrafi wyciągnąć. Ale on albo musi sklearować wave'a, albo zadać obrażenia przeciwnikom. Tak, to jest największy problem. Mhm. No tak, bo w tym momencie jest wyłączona przez 10 sekund, tak, po porzuceniu tego combo. No ponad nawet 10 sekund. 12 bodaj. Więc tak, 12 sekund jest na Blizzardzie. Tak, masz rację. Tak, błękitny i jest. Co się od TW? Nie wiem, co się od TW. Wiem, dobra, przepraszam. Więc przejdźmy do draftu. Joanna piknięta przez Fatebite'a. Tak na razie bardzo fajny, mam bardzo ładny clear wave. Tak samo, że Kitral by się jeszcze przydał. Jezus, nie mogę się wysłowić. Mieliby Krala, czyli dobrego solo lanera.
No i jakiś support tylko tego i Hanka po zwycięstwo. No tutaj by to wyglądało bardzo mocno. Też tutaj właśnie Pelikan, myślę, że tutaj też ten Thrall by pasował pod Rhaegara. Bardzo przyjemny w dodatku. Jakby mieli strong solo line'a. Tego póki co nie mają. Tak, na razie. Raynor wybrany? Nie wiem, czy Raynor. Raynor jest słabym pikiem. Facet był coraz lepszym. Niby tutaj dużo stacków może złapać, bo cały czas clearujesz dwa lane'y. No to wolisz mieć Raynora pod autatak czy Falsada? Ja wolę Falsada mieć. Jednak Gust jest za mocny. Znaczy, może nikt nie potrafi grać Falstadem. O, taki no też tak mądry patrzeć. Jesteś? Nikt nie potrafi, a ty potrafisz? To ja nie, dlatego nie gram nim. Chyba, że tak. No i widzisz, wybił wszystkie argumenty ci od razu z ręki. Natomiast jeśli chodzi o to, o tego Raynora, no to mimo wszystko aktualnie, no tak jak Peter chyba mówisz, ten Gust jest tutaj potężniejszy, jeśli jest możliwość wybrania Falstada, bo ktoś się czuje nim po prostu lepiej, bo oczywiście jest taka możliwość, że tutaj Raynor po prostu już został wzięty, bo na przykład Falstada nie ma, czy inny powód, ale tutaj Falstad oczywiście jako rajski w tym momencie przy zagraniu też Season of Marksman to wygląda tutaj o wiele, wiele lepiej niż Raynor, tak? Więc tutaj akurat jest Morale zbanowana, to bardzo całkiem ciekawy ban i myślę, że tu dosyć rozsądny, tak mi się wydaje. Jeszcze nie wiem, mamy ciągle Karazima, Utera dostępnego. Tylko czy tak naprawdę, znaczy wiadomo, to jest po prostu mocny pick, tak? Karazim czy Uter, ale czy naprawdę w tym momencie jest realny powód do bania się Morale z Raynorem na dronie? Nie wiem, co oni chcą wyciągnąć, może też jakiś taki kościoły ban. Może coś podkręcić, który kontruje ich team. Może już tak, w tą stronę. Czysto teoretycznie to raczej chyba nie muszą się tego bać. Jest i Thrall. Thrall. Tak jak mówiliście, jest i Thrall. On tutaj będzie no w tym momencie nie mieli nic lepszego do wyboru na solo lane'a. Zagara zbanowana, Xul zabrany, to tylko i wyłącznie. Może jakiś tank z wave clearem by się przydał. Ale kogo? Laury. Laoryk? Sam? Tanka. No nie muszę być teoretycznie solo, ale... No już tu Vala poszła, to trochę nam... Może mi się jakiś Diablo albo ETC tu jeszcze wiedzie do teamu Pelikana. No nic innego tu nie widzę. No ETC może, tu będzie. Może Diablo i właśnie te combo? Thrall Diablo? Dobra, tylko nie widziałem w sumie. I to też na Raynora będzie dosyć bardzo bolało, bo on kompletnie ma escape modu żadnego, nie będzie w stanie zdodżować tego Thunderinga. Thunderinga nie, ale może zdodżować to... Ten w szarze Diablo, jak sobie weźmie ten talent z 13 na odbicie. Też racja, bo w tym momencie nie będzie tak naprawdę potrzeby grania Giant Killera na Diablo, bo to jest dosyć miękki tank, więc nie ma tak dużej potrzeby, priorytetu. Znaczy, no musimy teraz wyszedł jakiegoś supporta wybrać, no widzimy Utera. No, chyba dobry ten wybór, szczególnie jak ten Raynor nie ma żadnej z tym ucieczki, no to Divine Shield i uratuje go. Z każdej opresji. Mhm. No i teraz zobaczymy, czy jakieś może jednego jeszcze frontlinera, chociaż Xula mają, no to nie jest potrzebne. No to może Mac? Tak, ja to jakiegoś... Cyferki, żeby kręciło. Falstad. Jest Falstad z bumerangiem. Czemu by nie? Falstad, czemu nie? Dobry bardzo pick. Zawsze solidny. Tak naprawdę obok tego, kogo mamy jeszcze, żeby tu mógł się pojawić, to... Może jakiś Kaltas jeszcze? A, Greyman. Greyman też tutaj... Solidny pick po prostu, chociaż nie wiem, czy z Uther może się trochę problem, szczerze mówiąc. Ten Divine Shield to będzie musiał iść na Greymana raczej, mimo wszystko. On to będzie priorytetem i skoczyć do przodu. Może Greyman może pałkować z tyłu, aż w końcu jak ktoś będzie lauto skoczy, więc... Nie musi od razu skakiwać i wymuszać pożycia Divine Shielda na siebie. Divine Shield będzie zostanie zagrany albo na Raynor, albo na niego. To będzie większe niebezpieczeństwo. Też dużo będzie zależeć od pozycjonowania Rhaegara w tej gierce, no bo jeśli zostanie gdzieś tam złapany, to dosyć szybko może się rozpłynąć. Nawet w klatka na niego pójdzie, to on po prostu ginie. Nie ma możliwości, żeby przeżył po klatce. Chociaż Klinz oczywiście powinien się tu pojawić. A kto według was pójdzie na solo lane'a u Fitbite'a? Greyman? Czy jednak Xula wyślą? No raczej Xula. Greyman dostaje za dużo. Prawa. Znaczy, no i będziemy może... Diablo, tak jak mówiliśmy, te combo tak. Chyba będzie grane. To Diablo tutaj... No ale przecież Counterowie taki średni chyba pick. Natomiast też z drugiej strony, właśnie ten Greyman czy Xul,
Xur miałby trochę więcej użyteczności między tymi rotacjami góra-dół, tak naprawdę, jak mi się wydaje. Tylko że Gremio może w tym momencie dosyć mocno, tak jak mówisz, Maczek, dostać w ciry, no, na dolnej linii od Trala. No to pytanie, jest czy chcą królu. Wygrać bardziej górę, czy mniej przegrać bota? A, tak, to też racja, co jest dla nich priorytetem na ten moment. Znaczy, to może też właśnie w tą stronę pójść, tak? Gremio na dolnej linii i jednak ten priorytet rzucić na niedawno. No, ja bym sobie tak puścił Gremio na dół, bo i tak dół będzie gankowany przez Diablo, Jaino na przykład, to nieważne, czy tam będzie Gremio, czy Xur, to i tak zginą. Już lepiej wygrywać tego topa, skoro i tak nie mają szans żadnych na bocie. Mhm. Można to tak zrobić. Tutaj dobra uwaga. Dobra, gierka się już chyba zaraz powinna zaczynać, bo już wszyscy są ready, są też piki. Więc dobra, scena zmieniona. Gicior 50 widzów, jak miło, jak cudownie. A no i teraz tak naprawdę podsumowując, która strona lepszy draft, panowie? Myślę, że Fitbite. A bym powiedział, że porówno jakoś. To lepiej kliknie. Ja bym szczerze mówiąc poszedł. Może z lekką przewagą dla Fitbite. A ja bym poszedł tutaj w stronę Pelikana, z tego względu, że... Bo psu chcesz sprzeciwić, znaczy inne zdanie z psu chcesz mieć. Tak, chcę być taki niezależny. Tak, chcę być taki niezależny, pokazać, że posiada swoją własną opinię. Chcesz pokazać bazurki po prostu. Ale tak naprawdę chodzi mi tu bardziej o fakt tego Reynora. Gdyby tam był Falstad, to według mnie, tak jak mówicie, w pełni już jest na Fatebite'a stronę, ale tutaj... Może już wszystko nie widzę tak jakby tak bardzo tego Utera, tak? Mówi, że Uter tutaj będzie bardzo bolał drużynę Pelikana. No ale zobaczymy już w gierce. Zobaczymy w gierce, kto ma rację. Pewien jak zazwyczaj wy. Więc jest gierka. Drużyna niebieska, drużyna Fatebite'a. Xul grany przez Fatebite'a, Bible Thump na Uterze, Omos, Human na Reynorze, Girolamo będzie grał Greymainem i Deren na Joannie. Z drugiej strony drużyna Pelikana, Lexon na Jaynie, Pelik będzie grał Tralem, Tarson na Diablo, Vala będzie grana przez Białego Anioła, czyli Zioło w grze, i Tanawek będzie grał Rygarem. No szczerze mówiąc, zapowiada się całkiem interesująco, bo ten taki czysty potencjał na jakiś szybki nuke w tych pierwszych minutach rozgrywki, to chyba leży po stronie drużyny czerwonej. No to na pewno, oni niebiescy nie mają praktycznie w ogóle nic do nuke'u. Więc zobaczymy. Może jak Diablo wbije za głęboko i go zastanują, to wtedy coś mogą go obić, ale tak to raczej early no, jak Diablo byś lepszy, jak Xul był obok ten, to mógłby go ładnie ten składkować, no, ale raczej Xul, jak mówiliście, będzie solo lane'ie. No więc raczej no tych wymian to raczej nie wygrają. No ta w 5 na dół? Więc no czy zrobić? Bo podkręcają tutaj tam. No ale oni raczej mają lepszy push na early. No tak, clear na pewno mają lepszy. Tak, clear na pewno. Jana, jest na 100% lepszy. Nie, bo szukam, no szukam. A, bo szukałem Shira, tak. Shira mogą złapać kogoś. Szukałem pierwszy creep w krwi, Emanuel. Dobrze. Dobra, widzieli Pelikana chyba. Ale niestety, ale tego Uterze widać czy nie? Właśnie go chyba widać. Widać go było. No, widać tak, go właśnie, tak, bo tam tak. Przychodził. No to dużą dupę ma, co mam powiedzieć. Pelik skudni, prosta decyzja. Nie ma tego fraga, rotują teraz na niej środkowo. Uuu, no, to powinien być bardzo łatwy frag. Ale zioło nie był najlepszy. Właśnie czemu na Vale, które ma odpływ. A mogli użyć Rengara, który nie miał takiego. Tak, jeszcze Rengara, który koło niego stał i który nie ma żadnego z tym ucieczki. Rengar był to o wiele lepszym wyborem. W ogóle co tu się dzieje? Jakie straszne wymiany idą. Fajdowi daje się cofnąć. Teraz skakuje Tarso bardzo mocno do przodu. Nie przerzuci DR na ten jest najlepszy cel. Jeszcze klatka Ursona na Diablo. Nie trafiłem z Pelikana, niestety. Root. Ale tutaj właśnie dużym problemem było wybranie tego celu, to biały na tej wali nie był najlepszym celem do inicjacji. Wala spokojnie odskoczyła na swoim turlanie się do tyłu i no już za bardzo pod bramę nie mogli podejść. Rengar był głęboko w nich, mogli go złapać. Dokładnie, zanim Rengar tam cofnął się, to Mord trochę by się cofnął, ale tak by był blisko nich. No nie no, tu zobaczył Kerry, chciał zabić Kerry, no nie udało się. Tu próba na troszeczkę, w ogóle tam potem też bardzo blisko było zabicia innego celu, tam Lexon całkiem ładnego Blizzardu, że też czekają, że ktoś się tutaj pojawi, chociaż już idzie rotacja na linię dolną, musi Pelik uważać, ale raczej nie uda się tam go złapać, lepiej wyczyścić tą falę. Nie wiem, czemu oni próbują schodzić na dół, bo oni wciąż mają lepszego gira na tym limitie. Powinni próbować zapychać ich minionami, a nie próbować gankować, bo no, nie wiem, na odwrót grają gierkę. Tak, czerwona drużyna powinna gankować.
Drużyna czerwona powinna jakoś stara się to robić, ale też nie może znaleźć za bardzo drużyny niebieskiej. Teraz dopiero jest, pojawi się Tarsol, czy kogoś uda się przerzucić. No teraz nasza inicjacja. Tak, diabeł też... powinien tu umrzeć. Tak, to jest jego śmierć. Już teraz pojawia się Pelik. Ale jest... Fatebite. Chociaż tu chociaż? Trać trochę przesunego puścił. Evasion. I przeszedł dalej. Evasion, a, Evasion strasznie mocno trala. Praktycznie zero obrażeń za wszystkie roku. Autoataki zmisowane w niego i nic mają zrobili. No tutaj był duży... No dobra próba, ale no ten shield w momencie, kiedy jeszcze poczekałby może z Windfury, żeby tam się nie autoatakować tak szybko, to mogło wyjść lepiej, niestety się nie udało. Zobaczę talenty. Nie widzę tu jakichś większych dewiacji, że tak powiem, jeśli chodzi o te buildy. Wszystko jest w normie. Right click Vala obok Jayne, oczywiście bardzo dosadny wybór. No i teraz Almost Human na Reynorze ginie, jest pierwszy fragment drużyny czerwonej. Dobra robota. No teraz biały, jak strasznie do przodu skoczył na Girolamo, który starał się tutaj zabrać. No ale zauważyłem, że dla tych bardziej profesjonalnych drużyn to nie grają right click Vali, tylko tam bardziej pod hybrydę idą. Że tam na pierwszy talent biorą multishota, zwiększy zasięg, na drugi Manticore, na trzecim... No trzeci chyba Strings Ataki? Straszna hybryda z tej wali. Straszną hybrydę budują z tej wali. Znaczy, bo tak naprawdę już to chodzi bardziej o to, że sama obecność tej Manticore jest po prostu strasznie mocna, bo to jest Focus Attack co trzeci atak. To jest tak naprawdę co 3-4 sekundy dodatkowe 60% obrażeń. To jest przepotężne. Więc po prostu bardziej wychodzi z tego, że nie ma lepszego talentu, bo kiedyś tak naprawdę się grało... To jest, będzie na tym, Manticore się chyba stanie takim samym talentem, jak kiedyś działały po prostu nade'y. To się grało zawsze, bo to było po prostu dobre. A teraz tak naprawdę to samo, mam takie wrażenie, stanie się z Manticore, że po prostu będzie grane, bo to jest dobre. Możliwe. Pod tym względem się to po prostu będzie zastąpione. Doświadczenie na razie wychodzi na plus, dosyć mocno drużyna niebieska, się dosyć mocno za chwilę, chociaż tutaj cały czas wypierają troszeczkę złe cele tak naprawdę tego, żeby inicjować. No ale zobaczmy, jak... tylko Diablo mogą łapać, bo wszyscy są strasznie z tyłu. Ale zobaczcie, jak bardzo ładnie Fatebite zagrał, skuszował swoją linię na bocie i zwrotował na mida, żeby szukając jakiegoś killa. I bardzo dobrze, no bo zazwyczaj gracz, jak spuszuje tę botlane'a, to albo na siłę puszuje tą bramę, albo wycofa się i czeka na kolejny wave, bo nie wiem, bo golda chce sfarmić. A to w tej grze no, nie o to chodzi, no powinno być tu szybkie rotacje i właśnie szukanie killa na midzie. Bardzo ładnie w to Fatebite zagrał. Tak widzę, że nie pierwszy raz szedł. No cały czas stara się szukać. To też jest bardzo ważna taka kontrola, tak żeby nie marnować czasu, będąc na linii, bo to pozwala właśnie na wykorzystywanie i tworzenie jakichś nowych okazji do tego. No i pierwsze łapiwary dla drużyny niebieskiej udaje się wpłacić. No i z tym pushem, który oni posiadają, to mogą całkiem dużo osiągnąć. Mają również przez moment jeszcze, chociaż już ta przewaga talentu zniknęła, a więc to nie aktualne. Miejmy nadzieję, że pojawi się ten klins u Regara, to jest bardzo istotne. Plus widzimy u Regara mimo wszystko build na shielda. Jest Regar. O, to nie wiem, czy to jest dobre. No, co dawać tyle, diabeł, co nerfów dostało. Nie no, ale to ten jest za mocny przecież. No tak, inne buildy są lepsze, ale... Większe cyferki kręcisz jak do shielda. Znaczy na pewno, bo to ten nie kręci cyferek, ale jak ty tam rzucisz na 5 i miałem 1,5 sekundowy tak naprawdę snare, bo nie ruszasz się, to też jest strasznie mocne. Ale Fatebite strasznie dużą robotę robił. Tak, zapuszcza robota, znowu zszedł na mida, zgankował. Przeciwnicy stracili chyba 30 coinów około. No i teraz nie mają coinów na wpłatę w ogóle przez to, że zabili Diablo. Zaonowali drużynę przeciwną. Bardzo dobra robota. Prawdopodobnie teraz im da szybszą dziesiątkę. Nie wiem, czy to nawet nie będzie już dążyło do wygranej gry, jeżeli tak mocno i wygrali. Znaczy się, pamiętajmy, że mimo wszystko u nas na eventach bardzo lubią zdarzać się różnego rodzaju throwy i gry, które od początku powinny być wygrane z tego strony. Już w drafcie okazują się, że są bardzo wyrównane i w ostatecznym rozrachunku wygra to kto inny, więc... O tym trzeba pamiętać, bo bywa różnie. Tej Fatebite też ładnie trochę bajtował. No i chyba Lexon w tym momencie przypłaci to życiem, bo już tu biegnie... już tu biegnie Bible Thump, ale nie było tego Hammera, żeby coś tu więcej osiągnąć. No i cały czas starają się tworzyć to presję, żeby zdobyć pierwszy ten 10 poziom. Chociaż myślę, że powinni się bardziej zesplitować i da spokojnie raczej kontrolować te linie, chociaż wiadomo... No jedna osoba mogła na pewno zejść na innym. Chociaż tak i tak trzeba pamiętać, że... Też ich celem w tym momencie jest niepozwolenie na dokonanie wpłaty, to też jest bardzo istotne dla nich. Teraz muszą przerwać Diablo na górze. Diablo nawet nie próbuje wpłacać.
Natas będzie chciała dużą czerwona płacić przed levelem 10 i grzyba. Jeszcze nie mieć tej straty też talentu. Udaje się jeszcze przerwać. Ale Diablo wtedy do góry wpłacił. No to i to, to też bardzo, bardzo ładny split w tym momencie, tak? Że kupmy tutaj czas na dole. Jeden może odejść, nie staramy się ginąć. Też ten poke oczywiście jest ze strony Greymane'a, więc muszę uważać na zawodzie drużyny czerwonej. Że gdyby za długo zabawili się na tej linii dolnej, to mogłoby to ich zaboleć, bo Koktet potrafi zadać te obrażenia. Chociaż zapalę teraz z Ruta Girolamo, ale dobrze, Vibe tam odpala Cleansa, pozwala mu się cofnąć i te Webwery już idą. Również całkiem przyjemny split. Linia dolna, dwójka do odepchnięcia, wiedzą, że na midzie mają troszeczkę więcej czasu, więc szybciej wolą to strzelić na dole, potem mid, a górę raczej spokojnie obronią we trójkę. Przywierzę. Ja mogę zostawić tego Webwera i pójść na górę z szansą. Mają przewagę levelu, więc spokojnie tutaj powinni to wybronić łatwo. Albo nawet szukać jakiegoś fightu i zabić drużynę przeciwną. No, za dużo odpoczywałem mimo wszystko fight by z Reynorem. Mogli już zejść na górę i złapać parę killi, bo oni strasznie byli usunięci, a nie mieli jeszcze dziesiątki. No, i oddać za to pół bram albo bramę. A wyszłoby im to na pewno na plus, bo potem by od razu wpłacili. Powali więcej. Było się. Powinni tu zortować tego topa i jakoś w jakiejś walki szukać. 90 level. To może być kill, bo nie mają Divine Shielda. Teraz Derend chyba będzie to chociaż. Nietrafiony Link of Frost za bardzo. Strafe odpalony ze strony białego. Stara się zapewne sobie może. Zdjęte combo Diablo Tral. Tral uratował Reynora od Erki i Diablo. Ale cały czas udaje się im klikać to. Chociaż Girolamo, dobra próba z mnóstwo, bardzo mocno się wysypał. Ale dwa fragi dla drużyny czerwonej. Mimo takiej troszeczkę chaotycznej inicjacji. I również tak jak wspomniałeś, Baczek, nie było tego Dimash Hill'a. To był taki najważniejszy aspekt tego no tej i przez wymiany. To, że oni nie zagrali wtedy agresywnie, kiedy mieli przewagę jeszcze, to oni wykorzystali ten brak Dimash Hill'a w tym momencie. Też a wtedy jeszcze mieli okazję. Co istotne, pojawił się Strafe na... na Vali. Strafe bardzo dobry na Utera jest, bo Uter uleczy co najwyżej jedną osobę z tymi swoimi healami, a Strafe będzie bił w całą piątkę. Ciężko to wychilować Uterem. Nie miałem się pytać, dlaczego co sądzicie o tej decyzji, ale Baczek mi wyprzedził. Wszystko powiedział, no koniec tematu. No, zamykamy program, nara, kończymy. przepraszam. Również follow through Utrala. Myślę, że tutaj na 13 poziomie potrzebny będzie ten heal wzięty, żeby więcej tych stacków było zgarniane, bo on tu będzie tym głównym healem. Pelik chyba nie uda mu się uciec, chociaż fontanna... Jak nie ma fontanny, to raczej nie ma. Myślałem, że jeszcze uda mu się proknąć może właśnie Frost of Resilience, ale nie miał już go. No, ale jak drużyna niebieska zabijała Otlale, to pewnie wszyscy od czerwonych zejść na dół i wpłacić w tym momencie. Tak to nie wiem, czy teraz uda im się wpłacić. Nie, właśnie... No właśnie to robią, tylko jest już to spóźnione. Raczej drużyna niebieskich na to zareaguje, no właśnie. Chociaż... Powinni to zauważyć? Chociaż... Aha, no, oddali, po prostu. Znaczy, wskakiwali na monty i zatrzymali się tuż przed, tylko nie byli świadomi, że może mogą wpłacić. Nie przewidzieli tego, więc nie została tak bardzo ukarana drużyna czerwona, ale też trzeba o tym pamiętać, żeby patrzeć cały czas i pilnować tego. No tutaj Fadebite musi uważać, ale jest i Bonshit on to z Evasion, spokojnie tego uniknie. Też fajna bardzo decyzja, to co powiedziałeś, Baczek, jeśli chodzi o Utera, ale również w momencie, kiedy Joanna ma blinda, ma również Xul Evasion, to tak naprawdę ten DPS ze Strafe'a, kiedy jeszcze nie jest w stanie tak bardzo zadbać o wszystkich swoich sojuszników Uter, to w ogóle bardzo, bardzo dobry wybór, jeśli chodzi o to, taką przewagę na Drain of Vengeance przy tym drafcie, przy tej kompozycji, na którą grają. Na pewno zwiększy to obrażenia. Tam stun dużo by nie dał, bo od razu leci defense w osobę zastunowaną i... To jest raczej taki... Więc tak naprawdę wartość z tego by dopiero pojawiła się tak gdzieś przy trzech osobach ozopanych w Drain of Vengeance, a to jest już trudne. Uta Nawok teraz bardzo tylko jest ozopany i on zostanie zabity. On musi tu zginąć, chociaż może... jest... Żyje. Ledwo. I odwracają to. Cały Strafe został tu wyrzucony i udaje się zgarnąć fragi, chociaż... No i ten Strafe strasznie ich teraz odbił. Wszyscy na pół HP. I tym razem combo wyszło. Combo wyszło, ładne stany, ładny Sundering. Ręga ledwo co przeżył tego fighta, mogło być 1-1. No jakby tu zabili więcej go. Więcej szczęścia niż skilla chyba było w tym fajcie, ale... Gdyby go tam zabili, to może coś też tam posypałoby się dalej.
Może by nie stracili morali po prostu. Mówię, o, zabiliśmy, idziemy dalej, a tak to uciekł na takich low HP, no i posypało się. A, też bardzo istotne właśnie w tym gameplayu Rygarem teraz, że ten na czas trochę nie może się pojawić, te podsumowanie musi być o wiele bezpieczniejsze, bo inaczej można przypłacić to bardzo łatwo życiem, więc drużyna tutaj zadbała o niego, udało się ratować. Jest również wzięty Grace of Aid na poziomie 13 u Trala, czyli Pelik tutaj musi się pojawić, nie, to bo jest coś tam Giant Killerem czy cokolwiek takiego, po prostu jako ten heal dodatkowy, jako możliwość troszeczkę odciążenia Diablo w jakimś tankowaniu, tak, bo to jest dosyć istotne. Teraz spalony Iron Sheet ze strony Joanny da im dodatkowe 20 prawie sekund na to, żeby jakoś tutaj szukać inicjacji. Panowie, czy to jest moment na to, żeby kombinować coś wokół bossa, czy mimo wszystko trzeba bać się o ewentualną wpłatę? No, ja bym nigdy nie podejmował bossa w takim momencie. Bossa tak, raczej nie. Boss jest tropi, tam wszystko się może stać. Możesz wygrać grę w jednym momencie, bo przegrać w jednym momencie. Teraz może drużyna niebieska podjąć bossa, bo on zrobić bossa, a plus partę bardzo rzucą. A nie, Diablo już wstał. Z prawdopodobnie mieli moment z Rengara i Sanderinga, ale... Ogólnie jak nie macie, nie wiem, jak drużyna przeciwna ma wyżej tam 3-4 zawodników, to nie opłaca się bossa robić. Bo zawsze może troll jakiś polecieć. Szczególnie, że miejsce jest bardzo ciasne, tak samo na Hell's Bayu. To jest dosyć bardzo... To idealne miejsce dla Diablo, Trala, Vali i Jayne tak naprawdę. Idealne tam fajne. Tak, jak gracie na Curse Hollow, to również po drugiej drużynie przeciwnie jest błękitny na Tralu, to też uważajcie, jak robicie bossa. Uta Apokalipsa! Chyba widziałeś gifkę? Tak, widziałem gifkę. To jest najlepsza kolekcja na TS-ie, jaka istnieje. No tutaj, wow, aż Divine Sheet musiał dostać chyba niepotrzebnie, niepotrzebnie szczerze mówiąc. Z tego Divina nie mogą go zagrać tak agresywnie, jakby chcieli. Zrobił wyraźnie. Ale i tak raczej dużo spuszczają, przynajmniej dwa horty. Jak dałbyś mi permita, mógłbym wysłać na czacie to, tego gifka. Jest tam ekipa do tego, żeby wysłała permita, więc zaraz dostaniesz. Będzie okay. Udokumentowane place'y błękitnego. Więc za chwilę powinno być. Halo. Udaje się wziąć dwa fordy, tak jak powiedziałeś, Baczek, na spokojnie mogą w tym momencie zdobyć ten 16 poziom, przez co mają teraz okienko do tego, żeby zdobyć fort na linii środkowej, czyli wykorzystanie jak najbardziej tego tej kontroli, którą posiadają, wynikającej z przewagi. Nie może zabić Jayna, nie, jak nie chcą przyzywać. A brak tego Divine Shielda już tutaj jest takim... taką blokadą. No że... gdyby mieli tego Divine Shielda, to oni mogliby tutaj zaryzykować jakimś fightem pod fortem i może nawet pójść albo po Keepa, albo po bossa, ale bo źle zużyty ten Divine Shield, przez to nie mogli aż tak dobrze zagrać. Coś czuję, że teraz pójdzie bite na górnej linii. Bite na bossa? Bite na bossa, ale się nie wszyscy mieszczą. A tak bez sensu z lewej strony bajtować, przecież tak. Jak ktoś sprawdzi z prawej, to tak nic zrobią. Od razu dobrze Joanna dopiero wyszła. O, bardzo agresywnie. I teraz ta nawok będzie złapany. Wśród. Apokalipsa nie weszła za dobrze. Pelik i Biały... Nawa też trafia na tylko dwie osoby. I tak naprawdę Biały wpadnią, ale udaje się zgarniać fragi. I Human stara się cały czas DPS-ować. Powinien jeszcze Rengara zabić. I Diablo jest zablokowane. No, jeszcze dwóch Herman do zabicia na górze. Puter będzie ich teraz leczył. Ale nie zdąży jednak leczyć. Ale już Rainora powie... Aha, no dobra. Nie wiem, czy mi się zdawało, czy ten Rifleek poszedł miniona? Który miał iść... Nie wiem, może chciał uleczyć Xula, a Xul w ostatniej sekundzie akurat umarł, jak już podchodził i uleżył przez to creepa. No ale... Zioło z Lexodem wyczyścili teamfight. No to też jest kwestia właśnie fokusu, bardzo ciężko jest... Nawet jeśli złapisz tego supporta, tak? Bo gdzieś chcesz się go sfokusować, no bo Rengar jest przyjemnym supportem do złapania. To później ciężko jest dalej zajść, szczególnie, że Lexon z Białym jedyną osobą, którą musieli podjąć, to był Fatebite, który tam z nimi walczył, a dla no, kogoś, dla przede wszystkim dla Lexona to jest dosyć łatwy cel, tak, żeby go powstrzymać. To jest boss, bardzo dobra decyzja, oczywiście był wipe ten boss dodatkowo i tak naprawdę, co ciekawe, nikt... Zaraz, bo ja chyba nie widzę cyferek, bo zbugował mi się interfejs, wcześniej widziałem cyferki, teraz nie widzę cyferek, ile mają gemów. No właśnie, by się też zepsuło. Aha, myślę, że po zero mają. A nie mają po zero.
On nie mają, nie mają, czerwony mają trochę. 30, 46. No, tak. Szybka matematyka. Tak. Oczywiście sama piątka za tabliczkę mnożenia, więc... A dodawanie to już w ogóle w małym palcu. Także nie ma problemu. Tutaj na pewno bardzo istotnym jest, żeby lepsza komunikacja była pomiędzy Diablo a Tralem, żeby było powiedziane wprost. Najpierw Sundering, potem Apokalipsa. Bo tutaj było też w teamfightie zabrakło tego, że odpalony został... chociaż tak i tak udało się ugrać ten teamfight jakimś cudem, właśnie dzięki pozycjonowaniu Lexona i Białego. Ale problem polega, że mogło pójść naprawdę o wiele lepiej i szybciej, gdyby nie to, że Apokalipsa, która miałaś w czwórkę, poszła w nikogo, ponieważ Pelikan rzucił w tym samym momencie Sunderinga. I po prostu odepchnął wszystkich z Apokalipsy. I to był dosyć wygląd. Wydaje mi się, jak oni by skombili to dobrze, czyli Diablo z Tralem, to chyba wipe by był od razu. Bo miałem takie AOE damage od Jayne i od Valid Strafe'a, no, że jak Pelikan trafi w 2-3 osoby dobrze, Sunderinga, Diablo poprawi, to raczej będzie GG w tym momencie. No, to widzimy... mały błąd taktyczny był ze strony drużyny czerwonej, zamiast próbować walczyć tam, gdzie to mogli zebrać coiny z góry, z dołu i już by mieli nachwatę w tym momencie, a tak to za długo się dzieje na tym midzie i próbowali coś zabić, co im kompletnie nic nie dawało, bo przeciwnicy nie mieli ani coinów, byli zapuszowani. Mogli spokojnie sobie znaleźć coiny na płatę. Trzeba pamiętać o tym, tak, że właśnie w możliwości nie zawsze frag jest najważniejszy, bo po prostu farma tych coinów jest często lepsza. A teraz lecz rzucona, ale chyba nie o wiele uda się osiągnąć. Chyba niepotrzebnie tak naprawdę. Swoją pasywkę miała, to był uter blisko. Tak panicznie chyba użyć ten. Teraz wszystkie arki poszły strasznie panicznie. Tak, tutaj strasznie mocno się wyspały drużyny, chociaż teraz biały. Teraz poprawi to swoim strajfem. Tak, ładny strajf, bardzo ładny. Chyba w 5 osób poleciało. No, 5 osób cały czas było wystrzeliwanych. Bardzo dobry strajf. Nie, ten strajf tak naprawdę zrobił ten teamfight w tym momencie. Bo te wszystkie arki poszły jakieś nie wiadomo w ogóle co. No i strajf wyczyścił. Lex! Jeszcze szuka Jayne. Lexon wie, że coś się tu świeci. Bo nie widzą go? O nie, dobra, widzą. Widzą już, za późno. Mógł próbować zresztą Jayne zabić. Dobra próba, za 4, za 0 i... no... strajf. Powinien wziąć taką ekipa na midzie. Można topie spróbować. Też zobaczymy, co się będzie działo. Można robić bramę i cofnąć, płacić tak naprawdę, bo... albo tak. Pójście po kipę może być zaryzykowane. A z 20 na 19 będzie. No tak, ale z pająkiem też będą 20 na 19. No, z pająkiem to będzie bezpieczniej. Plus oczywiście to będzie też split na 3 linie, na środku już nie ma wieży. Jak oni będą też mieli erki. Tak, bo one również tutaj do skulam, chociaż tak i tak wchodzą. No, no. Ta decyzja też jest okej, tylko nie wiem, czy to jest trochę bardziej niebezpieczna. Znaczy, że teraz można się skupić już na linii środkowej, bo tam jeszcze dodatkowo mamy harda. Można spokojnie wpłacić 24 coiny, to jest 70 razem będzie, także na spokojnie można wpłacić. Nie coiny, przepraszam, tylko klejnoty. Więc no, powinni zapłacić i szukać, znaczy kolejnego kipa brać, kolejny kip wziąć po prostu. A co? Mam ciągle, nie wiem, czemu teraz nie wpłacają w sumie. Mam ciągle przewagę talentu. To jest idealny moment dla nich. Teraz już tracą czas z tą przewagą talentu. Nie wiem, to jest idealny moment na walkę, oni kają. Znaczy też, to co wyciągnął wnioski Girolamo z Fatebite'em, podczas których gierek wtedy pamiętamy na Haunted Mines, nie na Haunted Mines, tylko na Cursed Hollow, jak oni bardzo mocno wychodzili. Zobacz, że teraz nie ma już tych błędów. Akurat tutaj... tak safe grają. Bardzo safe zagrali drużyna niebieska, nie pojawiła się z przodu. Bardzo twardo trzymała się swoich wież na środku, swojej wieży na środku. I tutaj trzeba pochwalić za taką świadomość tego, że mogło się to źle skończyć, gdyby właśnie została zapana drużyna niebieska, a teraz oczywiście są Wobbivery, ale mimo wszystko... całkiem dobre, świadome takie ustawienie. No i teraz tak naprawdę obie linie się wchają, plus dolna idzie jeszcze na core, chociaż trzeba pamiętać, że ta dolna się pojawiła bardzo, bardzo wcześnie, bo tutaj mamy jeszcze tą falę dosyć mocno popchniętą dla drużyny niebieskiej. I tutaj musi jak najszybciej drużyna niebieska zniszczyć tego Wobbivera na górze i starać się dojść 20 poziom, bo bez talentu nie mają tutaj czego szukać. Zgadza się. Ale raczej na pewno tu kip z tym idzie stracą. Na kolejno puści Hyperiona, to może słuda obronić to jeszcze na jakimś strasznym UHP. Zwłaszcza, że drużyna czerwona boi się podejść. Boi się, bała się podejść, kiedy miał ten talent przewagi ciągle. No teraz już wyrównało się wszystko.
Ale strasznie bała się. Ja mówiłem, żeby zagrali defensywnie, ale bez przesady. Nie? O i teraz w ogóle inicjacja na... To nie wyjdzie, to nie jestem szczęśliwy. Teraz idzie Ring of Frost, idzie również Nova w 3 osoby. Euroczony Tarso, ta Strafe idzie w calutką w czwórkę co najmniej. Więc tutaj ponownie Tarso jeszcze ładnie ucieka Blinkiem. I czyszczą tak naprawdę to, co pozostaje. To jest GG już. To jest GG. Raczej ten Reynor zginie, na 100% zginie. Reynor, może nawet Uther. Zaczynają grać agresywnie w najdziwniejszym momencie im to wychodzi, więc no, ja jestem w błędzie. No, cóż zrobić? Mają te timingi, są wykorzystywane, w ogóle też inicjacja na Joannę, to nie jest stary, który chcemy podchodzić. Tak, więc tutaj no też... tak naprawdę nie mieli tak naprawdę kogo innego wejść. Fatebait nie było jakoś daleko. Tak, był tuż obok. Można chyba nawet ją w niego było wejść, ale... Nie wiem, wolę Joannę, chyba 3 razy w nią wchodzili i stwierdzili, że to wychodzi. Myślę, że ciągle w nią wchodzili, bo tam, nie wiem, Fatebait był trochę za daleko. Jednak. 74 tysiące... Zobaczmy na damage zadany przez Reynora, bo aż 74 tysiące... O Jezu, strasznie dużo. No Fast Attack by nie zrobił tyle. No, to też o, nie wiem. Ale bardzo ładne obrażenie trzeba przyznać, bo patrząc na to, jaką grę zagrał Biały na Walii z tym Strafe'em, to bardzo ładne. Jaki Biały? Znaczy Zioło, tak. Zioło. No ten Strafe strasznie dużo robił w tych teamfightach. Bo tak jak mówiłem. Uther nie był w stanie tego wyleczyć przez Strafe albo Gnera. Ale tak dziwnie, bo bardziej wydawało mi się early to mają czerwoni, a late niebiescy. A tak naprawdę niebiescy wygrali early, a late czerwoni. Tak. No dlatego powiedziałem, że niebiescy wygrywając early, kiedy powinni przegrać, powinni wygrać całą grę, ale... Dokładnie. Wszystko już dziwnie się stało. To jest cały urok How to Hot, to tak zawsze się dzieje u nas. Wszystko jest na odwrót, panowie, jak możemy to skoczmy na nich na dół. Na kanał. Chociaż to zaraz tylko nie wiem który, bo nie wiem gdzie jest Lexon. Aha, dobra, tam. Już przeskakują, więc idziemy na kanał Strumyk. Tam jest hasło. Mogę prosić. Tak, możesz. A nie. Ja mam VIP-a. Tam. Dzień dobry. Cześć. Ale mam moc, mogę przysłać ludzi. Ale ja miałem VIP-a, więc naprzód. Ta na pewno. Dobra, panowie, to graty dla drużyny czerwonej. Na start. Każdy czerwona to prawa, niebieska to lewa, wiadomo, no. Pelikana inaczej. No, pelikana. No dla tych, co wygrali się gratuluję. No, chyba, no właśnie, no, ale ja gratulować wygrane i no błagam się. To samo, że później znaczy ja bym pogratulował też niebieski za wygranie Irli, którego nie powinni wygrać. W sumie też racja. A tu raczej całą robotę robił Fatebait, który schodził z błota bardzo ładnie. Tak. No, więc dużo dało Irli. Tutaj takie szybkie podsumowanie, kto chce zacząć z naszej trójki? Paczek? Ja... Peter, dawaj, wyrywasz się. Nie wiem, od czego zacząć nawet. Ja tylko, znaczy... gra bardzo ładnie, bardzo ładna gra była. Fatebait bardzo ładnie grał na tym bocie, bo ładnie puszowałeś lane'a swojego, nie czekałeś na, nie wiem, na expa, na golda jakiegoś swojego, nie wiem. Kuba nie rotowałeś na mida, pomagałeś drużynie. I tak naprawdę dzięki temu całe early game, które według nas powinno być przegrane przez ciebie, znaczy przez siebie, przez swoją drużynę, wygrałeś ją, całe te early. Te gangi z bota były bardzo pomocne dla drużyny. I dzięki temu całe early zostało wygrane. I dalej rozumując team pickami, Lejda też powinniście wygrać, jak naprawdę. No, mam takie prawo trochę przezwłaszcza na tym topie, gdzie za daleko poszliście, zabijając dwie osoby, już powinniście chyba bardziej cofać i próbować tego bossa podejmować, bo oni do was nie mogą przyjść. Znaczy my wiemy, gdzieśmy błędy popełnili, no. My żeśmy sobie zdążyli powiedzieć tam na drużynowym tym czacie no i po prostu no... gorzej rozegrane teamfighter był po prostu. No mieliśmy słaby engage w teamfightach. Słabo to wychodziło. Zawsze jeden gdzieś tam źle stał, czy dwóch i nie kombiły nam się ulty, no i przez to przegrywaliśmy tak naprawdę. A propos ult, chyba ani razu nie wpadło combo Thrall Diablo, prawda? W tej grze, chyba nie razu nie wpadło. Nie, raz. To akurat Diablo słabo rzucał, za wcześnie moim zdaniem ulty, czy bardzo często. Znaczy to umówiliśmy się tak po prostu, bo ja grałem Thrallem, że no, ale najpierw... ale wszyscy dostawali się tymi ultami. Najpierw Diablo z ultuje, a później ja, a nie odwrotnie. No, nie do końca. No, nie do końca tak działa. Tak to działa, że jak... Nawet jak dostawali, to nie znaczy, że to jest poprawne zagranie, bo... To, że ktoś wszedł w ulta twojego, to nie znaczy, że ty je dobrze rzuciłeś, bo rzucając nie, je nie, dużo było rzuconych takich w powietrze, że myśmy przechodzili. Posłuchajcie mnie, combo Diablo Thrall wygląda tak, że
Thrall rzuca Sundering'a, tak? To Sundering? Sundering ułatwia rzucenie apokalipsy. Rzucasz w przeciwną drużynę i w tym momencie, kiedy ty rzucasz i leci ten twój, nie wiem co to jest, piorun, czy nie wiem co to jest. Apokalipsa. A Diablo rzuca apokalipsę wtedy. Nie wiem, jak Thrall rzuca swoją R-kę, dokładnie on, Thrall klika R-kę, tak? Diablo w pół sekundy później klika swoją R-kę. I wtedy wszyscy, którzy zastanowani przez Sunderinga dostają apokalipsę od Diablo. I to jest dobrze wykonane combo. Tutaj nawet możemy, mogę później, jak znajdę oczywiście, właśnie nie wiem czy znajdę, mogę podać wam gifkę, jak powinno to mniej więcej wyglądać. No tak, ale czemu to tak powinno wyglądać? No bo wtedy są wszyscy Ale wy mówicie, że po prostu jakie zagranie jest poprawne, bo to zobaczyliście, a to nie jest poprawne, bo co? Nie no, bo może być Dobra, zaraz, halo. Bo jak mówi tutaj 20 osób naraz, to nie zadziała. Siedziałem sobie cicho, ale nie da się was słuchać, sorry. Działa to w sposób prosty. W momencie, kiedy macie inicjację, tak, to teraz macie dwa wyjścia. Rzucacie apokalipsę, która najprawdopodobniej w 99% przypadków, jeśli ktoś jest rzucona apokalipsa, to od razu się z niej ucieka i ona nie zostanie trafiona. Nie ma szans, żeby ona nie powinna zostać trafiona. To apokalipsa, jeśli ona została rzucona bez czynienia. Ale to tak jakby mówić, że ETC nigdy nie powinien trafić pogo, bo każdy powinien uciec. Nie, to nie tak. No. Bo to tak jak powiedzieć, to na zasadzie, że Falstad nie powinien być nigdy trafiony przez Moshpit. To prędzej tak możesz powiedzieć, że nie powinien być trafiony. To nie jest tak, że musisz użyć Sunderinga, to możesz użyć tak samo Slowa Jane, możesz użyć ciągnięcia Jane, czegokolwiek. Pod Ulti Diablo, tylko rzucenie Ulti Diablo tak po prostu w ciemno, kiedy widzisz przeciwników, to jeżeli przeciwnik nie zrobi błędu, to nie powinien dostać tego stuna. Nigdy. Dokładnie. Więc... raczej Sunderingu trudno. Bo to masz takie dwa rozwiązania. To fakt. Albo się opierasz na tym, że przeciwnik popełni błąd, albo rzucasz dobry Sundering, który jest łatwo rzucić i follow-upujesz apokalipsą. I to wchodzi, nie? Więc... Łatwiej rzucić jest Ulti Trala niż Ulti Diablo. Możecie zobaczyć na tym gifku, co wysłałem teraz na czacie, jak to mniej więcej. To oczywiście z Jana tam jeszcze trochę inaczej to wyglądało, ale no mniej więcej tak to powinno działać. Nam chodziło o to, żeby nie robić właśnie tego czegoś takiego, że na początku leci Thralla ulti i my to przedłużamy, tylko my chcieliśmy to zrobić z Jainą, żeby wykorzystać właśnie rozbysk tego Thralla po ulcie. Ale tak naprawdę jak moim idealnie by wpadło combo Diablo Thrall, to wtedy Strafe i Ring of Frost też padają w tym. No. Strefy wszystkie wpadały w miejscu. Strefy wpadały wszystkie, bardzo ładnie tam strefem grałeś, zioło. No, było. Ani razu chyba u nas ani razu Joanna nie przerwała ulta Vali, bo zawsze zużywała na samym początku i wychodziła brędza tak naprawdę. Tak, jeden teamfight był strasznie taki panicznie zagrany przez wszystkie drużyny, bo wszystkie drużyny puściły wszystkie erki. Tak. Powietrze tak naprawdę? Bo się tam na górze, tam, w tym krzaku. Nie, to było na linii dolnej. Na linii dolnej. Bardziej na midzie, bocie, tak bym powiedział. No i tak wszystko zużyliście, a Zioło sobie strał i kręcił się. A Zioło właśnie wykręcił strafe'a tam i on wygrał teamfight w tym momencie. No i tylko nie, ja tylko bym chciał powiedzieć o tym właśnie combo. O tym combo, że powinno tak to wyglądać. No i early pick wygrał late'a, a late pick wygrał early. To też strasznie było dziwne, ale no nie wiem od czego tu wyszło. No tak, tylko to tyle. To zawsze się u nas chyba tak dzieje. Myślę, że od tego, że pierwszy raz graliśmy wspólnie takim składem, no nie? I no, było troszkę niedograń, no. Próbowaliśmy tutaj gadać na TS-ie, ale już dwóch przeszło, trzech przeszło, a jeden akurat miał inny plan i został gdzieś tam chwilę dłużej. I przez to takiego, przez brak takiego ruchu jakby, brakło nam takiego dobrego zazębienia się tych umiejętności, bo tutaj żeśmy mówili na przykład właśnie, że Joanna dwa razy rzuciła ulti, bardzo dobrze wpadło to ulti, tylko że nie było follow-upu żadnego, czyli ona rzuciła ulti, zeszli z tego ulta, a myśmy dopiero byli w stanie dojść do teamfightu, czyli tak naprawdę to ulti o dupę rozbić poszło, prawda? No i tak to wyglądało w dwóch przypadkach, no i tak jak mówię, no tutaj nam brakło tego zgrania, no. Tylko tak z drugiej strony tak naprawdę, za każdym razem udawało wam się złapać mniej więcej Rengara, tak? A tutaj tak nawiązując jeszcze, przepraszam, czekawik, że ci przerwę, bo na czacie się ktoś zapytał, czy nie należy klikać od razu apokalipsy po ulcie Trala z rozdarciem, czy czekać te, no...
Znaczy, jak nie poczekać, możesz rzucić apokalipsę w złym miejscu i w tym momencie apokalipsa rzuci się tam, gdzie oni stali przed ultem trala. Tak, no to musisz tak, może nie, no nie to jest sekundę, kwestia jest taki, wyczucia, no. Ale zauważcie, że w większości przypadków ta apokalipsa jednak łapała, nie? No tak, no, no ale mogłeś łapać no, ale... cztery osoby, a łapałeś jedną, więc... Nie. To nie jest tak, naprawdę że... naprawdę powiedzieliśmy, jak rzuciłeś apokalipsę i ona nikogo nie złapała i że była tragiczna, tylko mogłeś to zagrać lepiej po prostu. Znaczy, ja jak patrzyłem na teamfighty, mnie złapała apokalipsa chyba raz, tylko na górnym teamfighcie. Tam mnie wtedy zjechała Jaina. Bo miała okazję, no nie? A tak to ja za każdym razem wyczekiwałem, bo wiedziałem, że ty zaczynasz od razu z ulti apokalipsą. Ja sobie po prostu uciekałem bokiem gdzieś tam. No ale to i tak brakowało tego, tak jak mówię, dobrze. Raz tam po 10 levelu dostałem, jak próbowałem skastować moje ulti. I zatrzymałem się jej akurat tak na krawędzi apokalipsy. A tak to dało się uniknąć tego bez większych problemów, bo tak jak mówię, zawsze to był ten engage pierwszy w twoim ulti. Ewentualnie inaczej można było to puszczać. Zaczyna się od Ring of Frost i wtedy apokalipsa. Znaczy, jak chcesz też engage'ować apokalipsą, to możesz rzucać apokalipsę na początku, szarżować kogoś i przerzucać i wtedy masz pewność, no że zawsze kogoś trafisz. Po jedną osobę jak już chcesz tak zaczynać. Nie, tylko tak naprawdę zastanówmy się na tym, że tak, mamy powiedzmy, rzucasz Sunderlinga w piątkę, a ona się spreaduje na tyle, że po apokalipsie jesteś w stanie rzucić idealnego Ring of Frosta na tą piątkę najprawdopodobniej. Bo pamiętajmy, że Ring of Frost nie działa w środku, a działa na obrzeżach. A ten spread nie jest tak duży, żeby tutaj przeszkodzić. Więc to też jest coś, na co trzeba zwrócić uwagę, nie? Więc tutaj bardziej w tą stronę trzeba było uderzyć i bawić się wokół tego, a szukanie innych inicjatyw tak naprawdę nie było po prostu... Znaczy, można kombinować, tak? Tylko, że tu nie było potrzeby kombinowania. To była po prostu prosta filozofia Sunderlink, apokalipsa, jazda. Co ja zauważyłem też, to dla drużyny Fatebite'a bardzo przyjemną rzecz zauważyłem, to pozycjonowanie i tutaj chyba Girolamo, ty byłeś w tej drużynie, bo ostatnio właśnie ruszyliśmy kwestię w drużynie Girolamo, że zbyt agresywnie wychodzili przed gate'y i tak dalej, starając się to było właśnie na Tales of Doom też mapa, grana była wtedy i na Cursed Hollow, że bardzo agresywnie i często ginęła drużyna i oddawała fragi za darmo. Tutaj, kiedy nie mieliście tej przewagi, bardzo ładna kontrola, nie staraliście się wychodzić, zostawaliście gdzieś w okolicach tych bezpiecznych miejsc koło kipów. A co ciekawsze, znaczy inaczej, co też w związku z tym wpadło mi w oko, to, że drużyna czerwona, drużyna Jezus Maria, Pelikana, zbyt często starała się łapać fragi, kiedy miała wiele lepszą okazję na po prostu wzięcie wpłaty, na inicjatywę, podjęcie walki, gdzie tak naprawdę mieliście poziom 22 do 19 albo 21 do 19, czekaliście, przeciwnikowi skoczył 20 i dopiero wtedy skoczyliście w Joannę. Ja rozumiem, że może z szacunkiem do przeciwnika, że chcecie na równi, nie? Ale... Nie no, pomysł był taki, że czekamy aż Raynor spali ulta, Joanna spali ulta i wtedy w nich wchodzimy, a że tego nie robili... No to przeczekaliśmy na pająki, tak? I wtedy zaatakowaliśmy. Znaczy dokładnie, my czekaliśmy już jak wpłaciliśmy, to był ostatni ten teamfight, nie? I pomyśleliśmy sobie, że warto byłoby właśnie wziąć następny fort, poczekać aż się wypalił, bo ja bym i tak zultował, zresztą tak później było, że to wszystko weszło w nich, nie? Więc czy coś jeszcze? Ktoś coś? Jakieś pytania? Kapitanowie? No nie, no GG, prawda? No, dobrze gra. No. No. Tak podsumowując, to Fej bardzo dłonie zagrał. Tak naprawdę te rotacje wygrały early. I no, to fakt, powinno to fakt, dać prawda. Late tak naprawdę, no, ale no nie udało się. A po drugiej stronie Vala, czyli zioło, tak? Bardzo ładne strefy wpadały tam w... Tak. No minimum 4 chyba osoby tu zawsze było. Zawsze, no w 5 wpadały. Co jeszcze... No, bardzo ładne strefy tam. Co jeszcze było dla mnie takie istotne, to, że ta Nawok zbyt agresywne trochę ustawienie tym Rengarem, dlatego że nie możesz rzucić na siebie Ancestra Healinga i ta akcja na midzie, gdzie uciekłeś na 50 HP, w dodatku jeszcze cofnąłeś się, żeby złapać hita od Hyperiona i potem uciekłeś z powrotem na 10 HP, to było... Wyliczone, wiadomo. Calculated. Więc pilnujcie tego, żeby tym Rengarem za bardzo nie wyskakiwać do przodu. Tak mi się... O! I pytanie, build Joanny. Połóżcie koledzy, bo nie miał pomysłu troszkę. Build na Joannę. A... Panowie. No, już zmieniły się. Teraz już są tak... różne. Pod W, pod jakieś silki widziałem.
Akurat, jest też trud teraz. Akurat tutaj na tombie, to przede wszystkim pierwsza rzecz, na pierwszym poziomie to będzie... To chyba to przyciągnięcie i stunowanie tych minionów. Tak, ten lepszy na clear. Na pierwszym poziomie, no. Tak, z tego względu, że to jest bardzo istotne te clearowanie, chociaż glowki też nie są. W ogóle na samym początku chcieliśmy iść w Joannę, bo na świetny clear ma z Jayną. Tak samo Raynora chcieliśmy wziąć. No, chcieliśmy na początku wziąć Raynora i też o Muralinie trochę myśleliśmy. No, trochę, znaczy, myślę, że i wy, i nam trochę popsuliście te pikowanie, nie? Znaczy, ten draft był całkiem interesujący. Jedyna rzecz, którą bym zmienił na przykład w drużynie niebieskiej, to, czyli w drużynie Fightbyta, to był Falstad za Raynora. Myślę, że tak samo, właśnie mówiłem o Falstadzie, no. Pewnie Falstad pójdzie. I ten... też myśleli o Falstadzie, ale nie mieliśmy tutaj gracza, który by... Tak, też doszliśmy do wniosku, że to był powod, że to było powodem. No ale oczywiście tutaj Falstad aktualnie na tym rejestrikiem jest lepszym z tego względu, że posiada po prostu Gasta i to tylko tym się różni w jakimś większym, bo tutaj też ten Season Max tam ładnie działa, dużo rotacji, można to spokojnie zdobyć. Z Zetki może nie ma dużego użytku, jakiegoś bardzo dużego, ale ten Gast jest po prostu potężny i bardzo mocno zmieniłby w ogóle wygląd tego teamfightu, szczególnie właśnie odpychając na przykład Vale. Tak. Więc to by zupełnie inaczej działało. Dobra, wskakujemy na górę. Kto chce rozegrać gierkę na jeszcze jedną, to może chcieć, bo jest jeszcze są dwa sloty na ten moment, z tego co widzę. Tak. A ja ładnie grałem? Ja idę na strumyk, nie? Robić tłoczek. Dobrze, to enjoy, a my lecimy na górę. Grałem ładnie, czeka pochwalnie. No ładnie, no. To ja go pochwalę. Yeah. Dobra. Jestem. Witam. Zabieram Bączkę, żeby tam nie został sam. Bo nam Bączek się tam zagubi. O, jest i z nami. A, to już przyszliście. Tak. Ostatnia mapa. Haunted Mines. Haunted Mines, mapa, której już nie ma w rotacjach, nie ma w draftach i tak dalej. No, chyba niedługo wróci. No bo rework ma nadchodzić. Rework tak, ma ale to już jest potwierdzone jakieś? Bo że rework będzie, to wiem, ale... Soon. Więc nie wiadomo, kiedy to będzie. No już teraz chyba były jakieś zdjęcia chyba z tej nowej mapy, jak Tracerka sobie tam biega, to może coś już tam... Taka mini zapowiedź. Jaka Tracerka biega? Halo, Link? No nie wiesz, że Tracerka biega sobie po chodzie? No wiem, że ma biegać, ale że już biega, no to już to biega, no już tam pokazane są takie zapowiedzi i speli jakby. Tak, Ento, Link, halo? Halo. Nie mogę teraz znaleźć, bo Facebook nie działa. Wiadomo, nie mogę znaleźć, bo nie ma. Działa. Myśliłem sobie właśnie przed chwilą. O Jezus Maria. Haunted Mines, panowie. Mapa, której już nie ma jakiś czas, to mapa, która już jeden rework ma za sobą. W bardzo. Tak, we wczesnej alfie była ta mapa wyglądała inaczej, ile się nie mylę. Tak, o wiele inaczej wyglądała. Tak, we wczesnej alfie wyglądała inaczej jak Haunted Mines. Mnie tam jeszcze nie było, więc się nie znam. Znaczy ja na niej nie grałem. Ja na niej nie grałem, ale ona... Aż muszę sobie sprawdzić. Bo... Jakoś to Tracerka nie pasuje mi jakoś tak modelowo tej gry. Gdzie tu masz tych Hunt Mines niby? No na jednym ze zdjęć jest. A no jest jeden ze zdjęć. Ale to nie jest pokazane, jak co tam jest zmienione. No nie, ale to... Że są, bo pójdzie jest. Takie, wiesz, no. Pokażę coś tam tego... A nie wiem, czy ta Tracerka to w ogóle nie będzie jakiś żart na 1 kwietnia. W sensie, że wyjdzie i tak, ale tak jak było kiedyś z Lissinem, bo... Ale na pewno wyjdzie, ma wyjdzie w tym, znaczy, dwie premiery Overwatcha. Ja wiem, że wyjdzie, ale mogą jakoś tam sobie jakieś żarty z nim porobić na 1 kwietnia. Bo to już blisko. No w sumie. Czy te duże firmy growe zawsze robią sobie porobić jakieś żarty? Ja to z Tracerem coś innego bym powinien prowadzić jakoś, nie wiem. Proszę bardzo, daję wam źródełko również, do tego, że był rework już jeden, ona miała chyba wtedy jeszcze 3 linie w ogóle. Haunted Mines. Ale ręki sobie uciąć nie dam. Na świecie nie było. No bez hitu. Ja nie mam obrazków, co mam to czytać? Tylko słowa. Jest dowód na to, że były te zmiany, bo pamiętam, nie mogę znać obrazków. Jak obrazki, bo to by był dowód, to nie czytanie. Ja wiem, że ty wolisz obrazki, Peter, zawsze. Nie wiem, bo Baczek wysłał i manga. Były... Baczek wysłał i były eleganckie obrazki. I wiem. A ty mi wysłałeś ścianę tekstu i ja mam to przeczytać w tym momencie. O. Nie przeczytać, to jako dowód... Zastanów się, co poszło nie tak. No zastanów się, co poszło nie tak. Dużo rzeczy poszło nie tak. Dobra, widzimy, mamy już 5, znaczy 10 graczy. Mamy już graczy, ja czekam teraz tylko zostaniemy z tam... Link do draftu. Link do draftu.
No i właśnie, Haunted Minds mapa już po jednym reworku, teraz będzie schodził kolejny. Dużo, dużo razy Blizzard coś wokół niej kombinował, to zmiana skalowania bossa, no, obrażenia i tak dalej, żeby tą mapę jakoś zwolnić, bo jakby nie patrzeć, to były mapy, gdzie grało się chyba najszybciej po 5-6 nawet. Jeden boss, ten, co miał tam powiedzmy 80 czaszek, no pierwszego, tak, bo pierwszy tam maksymalnie 60 mógł mieć mocy. Wygrał grę, powyżej tam 80. Ale o ironię, o najdłuższą grę, jaką widziałem w Hatrze, to była na Haunted Minds właśnie. Tak? Tak. A z półtora albo i więcej. A to jest właśnie niesamowite, jak potrafi ta mapa funkcjonować. Ja od razu... Ale największym, największym jej problemem było to, że mogłeś wygrywać całą grę i nagle przed minesami wywaliły się dwie osoby, enemy team robił całe czaszki i wygrał grę w tym momencie. Nawet jak miał talent straty. Mhm. Ten golem był za mocny. To racja. To chyba, to najbardziej chyba bolało w tej mapie. Znaczy ciężko było po prostu, on potrafił strasznie mocno, inaczej, mechanika trapów też, co było bardzo mocne, to kampy były bardzo mocne, te pierwsze kampy, przecież tak naprawdę zdjęcie wszystkich kampów było równoznaczne z zdjęciem tak naprawdę bossa, 80 i sobie szedłeś, tak naprawdę mogłeś z tymi kampami też kończyć tą gierkę. Natomiast... No ale kampy się brało zwyczaj, żeby podpuszowywać, znaczy switch kampa, tak. To podpuszczało tak. Się go, żeby odpuszowywał. Tylko, że mogłeś zrobić tak, że jedną linią szedł boss, powiedzmy twój, jeśmiańcowego bossa, to po prostu mogłeś wziąć karty po prostu zamiast kampy, zamiast tego bossa i sobie z tymi kampami pójść, też można było coś takiego zrobić. Draft już jest, ja ją podesłałem. Draft się już rozpoczął. Ustawienie na tej mapie to było zawsze 4-1. Tam Tassadar na całą linię schodził zazwyczaj. Jakiś Leoryk, to pamiętam, że był też brany często wysoko. Tassadar, Nazeebo jeszcze kiedyś, ale to już ciężko mówić, co teraz się będzie pojawiać tak naprawdę na tej mapie, bo to już tak dawne czasy były, kiedy była ale grana. Ale wydaje mi się, że Leoryk ciągle był tu mocny, bo tam staje w tych minesach i ma na wszystko wywalone. Tak, to też racja. Brightwing też również był bardzo Sylvana, mocny. O Sylvana, o Jezu, no tak. A, no Sylvana tak. To był first ban na tej mapie. Oczywiście, Sylvana tak. Może byś tutaj jechał też dobry z tym swoim pushem. To? Co jeszcze? Ksul. Ksul też może być dobry, on bardzo szybko będzie te kampy czyścić na dole przecież, jedna kosa i nie ma kampa. Brightwing również był mocny ze względu na Zetkę, bo mógł się cofnąć i wrócić prosto do minesów na dół, więc też był grany. To od razu też Kerrigan pamiętam też, tak. Jakieś fighterzy early są dobrzy. Tak, Kerrigan bardzo... Zazwyczaj nie trwa długo. Pamiętam jak Navi nas pokonała, no, w Katowicach. Chyba grali Kerrigan i Lidan, w ogóle bez range carry. Chyba dwóch tanków do tego, jakiś taki straszny dziwny teamko. Mhm. Nigdy kopie i Brightwing mieli jeszcze do tego. Teraz strasznie wydawała Elina. Co? Emanuel, przy tym nigdy w Katowicach nie byłeś. No nie w Katowicach, tylko w Pradze, bo jest. Człowieku, czemu urodzasz w błąd co widownie? W Katowicach, ale nie grałem. To tak, też byłem w Katowicach. Byłem w Katowicach, ale nie grałem. Dobrze, mów Karol, mów. Chodzi o to, że informacje od razu na strumyku i dla widzów. Tak, VOD będzie dostępne. VOD są również na YouTubie, więc zachęcam, żebyście zostawili suba na Events kanale. Plus. Events Plus. Ja tak właśnie jak ktoś grał i zobaczy VOD, to tam tak mówimy na bieżąco, tak? Jak to mniej więcej powinno przebiegać i można się fajne rzeczy dowiedzieć, nauczyć się. Tak. Dla ludzi, którzy grali. Więc na pewno mogę coś sobie przeanalizować. Za chwilę tutaj powinien pojawić się najprawdopodobniej link do YouTube'a, bo Elidor słucha i patrzy, więc też słyszałeś. Na NC Plus też masz załatwić na VOD. Nie ma już wyjścia. Kolejna rzecz, kolejnej mapy nie będzie. Mamy zasadę dwie mapy, bo potem jeszcze jest analiza. I żeby wszyscy dobrze się dobrze bawili, a nie zaczęli nudzić, to na spokojnie damy radę z tym. A następny event będzie za tydzień, we wtorek o 19:00 How to Hots. I co wtorek, czasem również w czwartki o godzinie 20:00, więc nie chcemy was, żeby było tak za dużo, a żeby było tak skondensowani, żebyście chcieli przychodzić, chcieli oglądać i chcieli grać, bo każdy może się załapać. Każdy się może załapać, tylko pamiętajcie, żeby być już wcześniej również na proszę, żeby Lexon już starał się was zbierać do party, żebyśmy na 19:00 byli gotowi, więc pojawiacie się gdzieś tak za 15:00 i na spokojnie dostaniecie się do drużyny. Za 15:07 oczywiście. Dobra. Kolejna część draftu. Właśnie, ja sceny nie zmieniłem, Boże. Zastanawiam się, cały czas muszę się patrzeć na moją paskudną twarz i ten. Zamiast patrzeć na to, co jest istotne, czyli draft. Nic na kamerce nie robiłeś. Co miałbym robić? Nie wiem.
Różne rzeczy widziałem na kamerkach z Twitcha. Byś mógł jeść babę z nosa. Nie chciałem tego mówić, ale bywały takie rzeczy. Dodało się. Widzisz, i teraz on jedzie do Anglii na kwalifikacje. A ty no, nie. Bo nie jesz bab z nosa. Dają super siłę, ale wróćmy do draftu. Czekapik chyba nas zmutował na chwilę. Nie, ja słucham was, spokojnie. Przemyślałem to, co powiedziałem i wiesz, za i przeciw jedzenia bab z nosa, wiesz. Ale chyba nie. Coś posłuchałem o tym Anglii, tak zacząłem, staram się łączyć te kropki, ale to ciężka sprawa. Sztyr? Sztyr, Epsilon, Anglia, kwalifikacje do tych. Chyba nie widziałeś tego filmiku. I got it. Nie widziałeś? Nie widziałem, ale... No to ja już mam. Możesz poszukać, możesz poszukać na czacie. Na czacie chyba nie mogę. A to ja zaraz podeślę. No muszę obejrzeć, zobaczyć, czy się nadaje to opuszczania. Dobra, to ja to zaraz obejrzę i zaraz się dowiem. Na razie przejdźmy do draftu, panowie. Przeanalizujmy, co tu się dzieje. Mamy bany Sylvana i Zegara, bardzo fajne bany. O tego Li Ming, Joanna i Rengar. Z drugiej strony Jaina i Xur, plus bany Anubarak i Greymane. Co to się... A co myśli się nad tym, nad Cho'Galem? O tej mapce. I to jest całkiem według mnie fajny wybór. Mapa można sobie fajnie przyciągnąć w tych minesach, tym ereczką. No, ale jak na early zginiesz tym Cho'Galem, to przegrałeś mańsy już. Całkiem no tak, nie. No to wtedy masz 3 na 5. A zabić Cho'Gala w takim miejscu, w mańsach, gdzie jest ciasno, tak nie wiem, chyba to nie jest jakieś trudne. No nie wiem. Zwłaszcza, że jeżeli mieliby brać Cho'Gala, to raczej Team Kana, a nie Fakebite'a, więc... Bardziej są łatwi do zabicia przeciwko Xulowi, Trallowi, Jaina na early. No czy Xul co zrobi Cho'Galowi? Złapie go, Trall poprawi, Jaina zrzuci combo. Pisnę mu trochę obrażeń, trochę dużo. No, dobra. No jeszcze oczywiście Karazim ewentualnie zostaje. No, zwłaszcza, że mają cały czas do supporta do wyboru. Więc tutaj mogą sobie spokojnie... Znaczy, no Cho'Gal raczej odpada. Nie, no Cho'Gal już na pewno odpada. Czeka już na pewno odpada. Wiesz, znając życie, to nas zaskoczą, wezmą Cho'Gala i wygrają. Ale... też nic nie mówię. A ta limit może być strasznie mocno tutaj. Teaches był mocny też, pamiętam, na tej mapce. A nie wiem, czy Limik jakby została sobie na linii, kiedy są mańsy i... mogłaby sobie pałkować jakoś fajnie. I co, ateiści? Co? O! Cho'Ga! Dopiero teraz mi się pojawił. No to tutaj jest Karazim. Instant Karazim do strony Fatebite'a. Pewnie tak. I co, ateiści? Boże! Nobody expect spanning znaczy, inquisition. Ja powiedziałem, że to się stanie, że wezmą Cho'Gala, wygrałem gierkę i znowu będę w szoku. No ja to, się tego, to jest normalne. Nie chcę się tego spodziewać, ale spodziewam. A... O Jezu, czemu ma Karazima? Karazim, to powinien być instant Karazim. Znaczy, no, no na Cho'Gala albo Karazim, żeby go zabić, albo Morales, żeby wydać ci go pałka, a Dymerze już mają sobie dużo tak naprawdę, więc... No z drugiej strony też... To nie jest jakiś strasznie zły pik, no. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało podczas gry, ale mówiłem Cho'Gal? Mówiłem. Szachmat ateiści, tak powiem. Kogo zaczynamy? Zaczynamy Pelikana chyba i... Blight. Zostaje tak Liming jako jeden ręczkary tak naprawdę, no bo... Nie wiem jak Cho'Gala liczyć. Raczej Gala głównie. Ale to będzie tak... Czekaj, jaki będzie Liming? Będzie Połki i Liming będzie czyściła później. A, kto będzie grał? Pelikan. Pelikan i tam będzie Pelitam. Pelimp? Pelimp. Tak, bo tu jest... Aha, będzie... Pel, trzy literki i... Pelamp. Bib. Pelamp. Zależy, bo też każdemu inaczej się pokazuje. Czasami jest... są pierwsze dwie literki od pierwszej osoby, czasami pierwsze trzy. Nie wiem, od czego to zależy. Zobaczymy. Im większe MMR masz, tym masz więcej cyferek, kończ literek. A? Tak go zawsze miałeś wyższe ode mnie, baczek, bo masz większe MMR. A jak ma się porówna, to co wtedy? Po wtedy? Po trzy tylko. Ale to jest no, jakaś sens, no. Sprawdzona zasada? No, Peter pracował w Blizzardzie, on wie. Peter blizał o Blizzardzie. Peter gdzie nie blizał, on zna wszystkich i wszyscy znają Petera. Proste. Przepytaj się papieża. On z nim grał w Hotsa, było kiedyś. Byłoski chodziły.
O mój Boże. No mój Boże. Dobra, zaczynamy Haunted Mines. Drużyna niebieska kierowana przez Fatebite'a tam na Morales Promią. Fatebite na Xulu, gdzie będzie grał Jaino, czyli biały, a Drops na trali Viperu z Muradinem. Po stronie czerwonej drużyna Pelikana. Pelik na Cho, Bible Thump na Galu. Tekas będzie grał Jano, Paskuda zagra Rengarem i Almost Human będzie ponownie to pesało, tylko tym razem na Li Ming. Mapa Haunted Mines, dwie linie, zbieramy czaszki, jak zostaną zebrane wszystkie czaszki w kopalniach, pojawia się boss i idzie linią, którąś dla którejś drużyny i którąś dla którejś drużyny, nie powiem na ten moment. I tutaj jest... Na górze idzie po lewej, jak jesteś na górze idzie, jak po prawej to dolną linią. Zawsze? No nie? Nie wiem, teraz tym pytaniem mi zaskoczyłeś, nie wiem. Ale czekaj, co jeszcze raz? Czy zawsze boss po lewej stronie idzie górą? I zawsze boss po prawej idzie dołem. To było losowe. Teraz już nie. Ale nie, bo w tym... Nie, nie może być. Zależy... Nie może być losowe, bo w tym momencie kampy by musiały dostosowywać się do tego, jak bossy idą. No, to jak to nie jest losowo, kampy to zawsze idą na przeciwną do bossa, więc... Dobra, tak, zaraz idą w tą samą stronę, czyli jak idą w tą samą stronę, to boss też będzie chyba. No, czyli jak ktoś po lewej, ten górze boss, jak popnam do... Le. No to musimy zagrać... Kurde. Musimy zagrać dwie gierki na ten moment, żeby wyciągnąć wnioski. A jak długo będzie tak samo, to tego 30 musimy. Tu musimy ze 100 gierek zagrać i zobaczyć. Nie wyciągnąć wnioski. Dobrze. Tak. No to już wiem, jakie kolejne mapy będą przez rok. Kolejne dzwonię. To przez wszystkie kolejne 50 następnych ten How to Hots gramy tylko Haunted Mines. Jak zbierzemy dane statystyczne, to spoko. I najlepiej, że podczas 49 wejdzie rework i nasze całe statystyki pójdą w cholerę. Tak. Więc tak. A czemu nie w ogóle dadzą, już będzie... Natomiast... To teraz panowie, Chogal po stronie czerwonej, no i tak naprawdę, no cóż, no faworyzujemy drużynę niebieską mimo wszystko, tak? Ej, spoko by było, jakby teraz tak pomyślałem, jakby tak był, taki był rework tej mapy, że zbierasz czaszki i kto, która drużyna ma więcej czaszek, dostaje golema i do tego golema wchodzi zawodnik, jakiś gracz na przykład i puszujesz. I tylko jedna drużyna ma golema. Jakoś nie super mocno, ale... No to wtedy ten golem musiałby być dużo słabszy niż jest teraz. No tak, on musiałby być dużo słabszy, ale spoko, była mapa. Tylko jedna drużyna ma golema i... Bierz się. A no tak, to może sobą. Wyjść, tak? To brzmi dobrze, bo w tym momencie robi się troszeczkę... Taki Garnotero trochę powstaje. Tak właśnie Garnotero był bardzo podobny. A, pomyślałem no, ale jakaś no, mechaniką wtedy golem, nie, nie jakimś tam plantem, nic tym. Przecież teraz tak będzie ten plant bardzo zmieniony w tym patchu. A, bo że zawsze pojawiają się tak bossy, tylko dla dwóch drużyn, tylko są po prostu słabsze. Ej, i ktoś się tak, kieruje. Jak powiedziałem. No dobra, ale czy to się nie może zmienić? Chyba nie. Wydarzenie zawsze tak było. Może być, może być. Dobra. Chociaż jest takie na dole, widzicie? Taki po lewej stronie, a na dole no jest taki... Jakby tam mógł się zrespić kiedyś. Znaczy, może to jest losowo. To jest randomowo, w tym momencie kampy też randomowo idą, w sensie dostosowane do spawna. Tak, do bossa. No, no widzicie. A, zobaczę jakiś szybki wod na internecie. Poszukaj. No i tak naprawdę, co ciekawe... A może czat wie? Czat mówił, jeszcze... że randomowo. Aha, randomowo. A co ciekawe, Chogal jest rzucany na linię solo. Nie wiem, czy to jest takie najlepsze wyjście, szczerze mówiąc. Przecież tam... Na kogo innego byś posłał solo? No, na pewno jest randomowo. Pamiętam, jak kiedyś miałem po stronie lewej na dole boss. To jest... No, na pewno. Pamiętam, jak w tą grę nie grasz. Ale to było dawno temu i pamiętam. Znaczy, mi się wydaje, że mimo wszystko mogliby spróbować rzucić tam Jana na tą linię górną, tak? Owszem, może nie no. Ma tego kondemna, ale może jakoś odepnąć tego z tym blindem, ale na przykład nie, czy w tym momencie dodatkowy DPS to jest tak naprawdę 3 na ewentualne 3 na 1 i 4 na 2, tak? No, nie no, ja bym nie dał Chogala na solo lane'ach. On odpuszowując dużo nie zrobi, a mógłby zapuszować strasznie bota. Liming zwłaszcza. No z Liming już by brali całą wieżę w tym momencie, jak daje Chogala na dół, a no. Joanna na górę. Ale ona by musiała być mocna przed tym nerfem na Haunted Mines, Jezusicku. W momencie, kiedy wiecie, byście mieli możliwość cały czas... No to przed pierwszym tym golemem byś całą bramę brał. No, na tej linii co golem. No, teraz powinien też to zrobić, moim zdaniem, ale... Nie, no teraz... Źle trochę lepiej zagrać. Odczuwalne to jest, wiesz? Może nie grałeś dużo w tym, ty ale jakby poszli z Chogalem? No z Chogalem, to tam. Nie, no mówię, sam Animing. Znaczy, no sam Animing teraz już nie, tak, to 50% to jest dosyć duża różnica. Co mamy, jakie talenty? Astral Presence. I to jest... Tutaj myślę, że coś warto poruszyć, o co chodzi. Czy naprawdę Astral Presence? O czym ty mówisz do mnie w ogóle? Li Ming. Pierwszy talent Li Ming. Regeneracja no many. Mi tak.
No to ja mówię. Ja ci od razu podpowiadam, ale słabe według mnie. Mówisz, czy mógłbyś tak powiedzieć, a ja mówię, mogę ci tak powiedzieć, i tak mówię. Według mnie słabe, ale ja mówiłem, że ja z Podlinik lubię pod teleport grać, więc w ogóle. Ja się nie odzywam, bo ja mam swój świat. Swój świat, własne zabawki. W Stralu zginie, coś tak czuję. Powinien przynajmniej, jest i paskuda. O, jeszcze... A, raczej zginie. Udaje się i to całkiem bardzo dobry timing przed tym. Ale jest to, co mówił Emanuel. Jest. No właśnie, przecież Xul ma tarczę, która wybucha za 15 albo 25? 15 chyba, tak? Tak, 15. A ma maksymalnego życia. Tak. Wziął ją właśnie. No to do tego czego chyba spłynął, tak. Ale też klatka, potem jeszcze nuke się pojawił od tego. Nuke od Jane'y. No to swoją drogą. No i bardzo dobra sytuacja drużyny niebieskiej, bo ten frag, mimo że sprzedali tam trala, to wychodzą o wiele, wiele lepiej. Czyszczą te duże kampy. Również pamiętajmy, że na Haunted Mines zaczynamy czyszczenie kampów od tych dwóch środkowych po lewej i na środku, ale są największe, najwięcej dają czaszek. Samego bossa leci 30 czaszek, cała reszta to jest 70 czaszek. Również tutaj mam nadzieję, że drużyny nam to pokażą, kiedy powinno się przejmować. Kiedy powinno się przejmować Siege Campy, bo to jest też bardzo, bardzo istotne podczas grania Haunted Minds. Owszem, może nie zdarzy się wam grać już Haunted Minds na kolej, to bo oczywiście jest wyrzucona z rotacji, ale mimo wszystko, jakbyście grali customa i chcieli pokazać kolegom, że znacie tą grę od podszewki, to... Możecie to... Chcesz się zaszpanować, na przykład przed koleżanką mówisz, ja wiem, kiedy się wypuszczałem z Siege Campa. A, jednak dał radę, ale mimo wszystko te 15% to jest gigantyczna ilość. To strasznie bolało. Gdyby tam był Tral zamiast kogoś innego, to pewnie by go zabili. No to też racja. Plus, co ciekawe, odpuścili w ogóle tego bossa za 30 czaszek. Ma teraz silniejszego bossa drużyna czerwona, ale mimo wszystko udaje się wziąć linię górną, również będzie pierwszy, siódmy poziom, jeśli tutaj nie będzie ci panów. Przyjęty również hard. Myślę, że czas najwyższy ruszyć na tego Siege Campa i powoli go starać się przejmować, bo ten Siege Camp właśnie powinien zostać przyjęty w momencie, kiedy boss drużyny przeciwnej jest na wysokości gate'ów. To jest najlepszy moment, ponieważ wasze siege znajdują się gdzieś na wysokości towera, obok fortu. I nie otrzymują. Ale nie zrobili tego właśnie. Za szybko wzięte zostały. To szybko, może tuczo niebieskich to zrobi? Zobaczmy. Chyba tak, chcą tego. Tak. Oni grali Haunted Mines. Oni wiedzą. Znaczy, dobrze puszczą, zobaczymy. Właśnie, zobaczymy, czy puszczą dobrze. No już powinni przejmować w tym momencie. Tak. Trochę za długo. Dużo za długo. Lepiej za długo tak naprawdę niż za... No, to lepiej tak już w ogóle. Jak ktoś nie jest pewny, to lepiej poczekać zawsze, to chwilkę. No teraz tak naprawdę te siege kompletnie nic nie zrobiły na górze, a dół natomiast będzie bardzo ładnie odpychany. Trochę odpuszczowany. Tak, więc dobra robota. Ten fort, nie wiem, czy zostanie zniszczony, raczej nie. Na drużynę czerwonej, bo ten boss jak szybko jest zniszczony, ale mimo wszystko dobra robota z tym Siege Campem. Nie wiem, czy nie mogę zostawić jednej osoby na dole jakiegoś Xula do przerwania i tu zrobić presję na tobie, żeby sprowadzić wreszcie ten port. Mieli przewagę talentu, a mogli chyba coś takiego sprowadzić. Nie dość, że przewaga talentu... Nie chcę się bić, tylko tą samą presję zrobić. Tak. Tam po prostu są. Nie tylko przewaga talentu, ale również możliwość właśnie wykorzystania tego Siege'a, którego już nie miała drużyna czerwona. Więc no trochę niewykorzystana sytuacja, bo też trzeba pamiętać, że te presje trzeba robić, to nie zawsze trzeba bardzo mocno pokazać. I od razu jest inicjacja na Cho'Gala, jest również nuke, jest jak on shield. Spływa szybko, zawsze się wybuchnie... O Boże! Jak on szybko spływał, ale coś jest... Halo! Halo, no, policja! Mówiłem ci, że taka postać umiera szybko na tyle CC i dwóch melet. Jeszcze ten shield. Ten shield zanim w ogóle wybuchł, to już było martwe praktycznie. Ale w sumie zrobili coś innego niż powiedziałem. Teraz zostawili sobie Siege'a dalej, spuszował tyle samo, co mogli spuszować na górze, jakby poszli na górę od razu. Ale jestem zaskoczony, on spłynął jak, nie wiem, jak Limming jakaś, nie wiem. Glass Cannon Limming. Bo Limming nawet by tak szybko nie spłynęła. No bo zbiknęła się, no trochę ją przeżyła. No a teraz paskuda musi uważać. Raczej zginie. Tak, ładnie to Blizzard. Raczej wezmą ten fort, jeszcze mają Siege'a. Chyba, że czego będzie próbował odpuszczować. Czyżby? Czego znowu podejdzie zbyt agresywnie, to zostanie CC i musi znowu paść. To jak... O, nie mają Rengara cały czas. No, tak naprawdę to jest jedyny moment na fight dla czerwonych, tak? Bo zaraz drużyna niebieska zostanie 10 level, to wtedy nie będzie sensu szukanie fightu. Pytanie brzmi, czy istnieje tak naprawdę, czy to jest moment jeszcze na to, że jest szansa na comeback dla drużyny czerwonej, czy... Ta mapa jest tak głupia, że wydaje mi się, że tak.
A tu często mimo wszystko widziałem comebacki. Tak, to też racja. Czy wiecie, z drugiej strony zobaczymy 8.30 G, tak? No ale zobaczmy teraz. Jest 10 level do 8. Na każdej innej mapie, pod każdy objęcie jaki obiektyw, drużyna niebieska by wygrała to 100%, tak? Z moją 10 miałem 8. A tutaj wystarczy, że drużyna czerwonych wejdzie tych państw, rozejdzie się i weźmie, nie wiem, 30 czaszek. Bo to spokojnie mogą zrobić. I już tam jakoś się będą mogli bronić. No na to to też nie wygląda. Pamiętajmy, że tak, wzięcie 100 czaszek naprawdę nic już nie daje. Można wziąć równie dobrze, znaczy osłabia przeciwnego bossa. Wzięcie 100 czaszek, bo boss już się nie skaluje po 60. To jest dosyć istotne. To jest tylko pierwszy boss? Tylko pierwszy, tylko pierwszy się nie skaluje, a reszta tylko pierwszy się. Tylko pierwszy się nie skaluje? Tak, tylko tak, pierwszy się skaluje, bo... Przepraszam. Za szybko gry kończyły się. Przepraszam. I tak zrobili i dopiero a drugi boss i tam kolejne już skalują się. No przepraszam. To bez sensu było przecież tylko 60. A, pardon. Znaczy, no, masz gorszego bossa u przeciwnika niby, ale no. Ale teraz wszyscy giną. Sandring odpalony jest. Zobaczmy tego Cho'Gala. On spływa. Wybuch, po prostu wybuch. O, jeszcze Link rzucony. O, paskuda, ładny dodge! Ładny, taki bardzo ładny dodge. Tak, był taki dobry zaunujący. Albo musiał cofnąć, albo w niego wejść. O, znaczy to tak, to też racja, ale tak już dobry refleks, bo tam nie biegła w to, gdyby tam to był szybsza śmierć. Dobra próba. No i teraz przejęty Siege. Jeszcze 30 czaszek do wzięcia i tak naprawdę nawet nie decydują się na podjęcie chyba. Powinni według mnie pójść na Siege'a po prostu. Mają cały czas nowe, mają cały czas awatara. Mają kontrolę mapy i czemu by nie pójść na linię dolną, zrobić sobie to na spokojnie, klepnąć jeszcze na górze Fort. Cały czas jest ta przewaga. Nie, wydaje mi się, że powinni spokojnie zrobić po prostu ten golema. ale to boli. Nadal jest nowa, nadal jest awatar. Promiał jeszcze żyje. Nie, nie wiem, czy ma manę na nowe, chyba nie miał manę na nowe. Ale to... nie rozumiem czemu, ale po co ten fight był, po co? Żeby co, żeby Siege Campa znaczy, zabrać? Powinni wygrać tego fighta, tylko chyba no powinni, ile, ale trzeba mieć manę do rzucenia spell. Ryzyko było kompletnie potrzebne, to wzięcie czaszek do końca. W drużynie przeciwnej zostałoby 84, tak, oni by mieli 84. I to tak naprawdę mógł być koniec gry, bo golem z 84 czaszkami może skończyć grę. A ten fight przy tym Siege'u to był kompletnie niepotrzebny. Mogę wziąć czaszki, cofnąć się i nawet wtedy pójść agresywnie tego Siege'a, jeżeli to drużynę zrobił tego Siege'a. Mam sobie golema mocnego bardzo, idą sobie tam, nie wiem, Siege'a zrobić, uleczyć się, pomanę, cofnąć się. I no, dalej liczyli po prostu swoje możliwości co do ilości many. Widać było, że Fatebite'owi chyba tam pracowało z 5 czy 10 many na poisonowe, która by strasznie dużo zrobiła w takim fajcie. Też pamiętajmy, bo tutaj widzę, że na czacie jest jakaś reakcja na to, co się tutaj dzieje. To nie jest tak, że tu nie grają profesjonalni gracze, to nie jest turniej. Chodzi właśnie o to, żebyśmy my te błędy mówili, żebyście wy je widzieli, nie popełniali ich podczas kolejki. Więc nie ma tutaj co jakoś więcej hajcić. Dobra, no jest 12-11 poziom. Za chwilę ponownie inicjacja w Cho'Gala. Jest rzucona ta nowa, ale uleczony sobie teraz Cho'Gal. Sandering sam chwilę. Ale czy... Sandering. Został uleczony, ale i tak ma tak mało. Jak się nazywa spelek tego Regera? Ancestral Healing. O, Ancestral, dokładnie. Na dawne uleczenie chyba. Tak. Nie wiem, tych nazw nie znam. A polski nie ma żadnego pojęcia. Mi się wydaje, że pradawne uleczenie. Nie mógł go sprawdzić jakoś? Czekaj. Pradawne uzdrowienie. No to nie tak, że mam po polsku, nieprawda. szybko zgooglowałem. Tak, tak. A rozumiem, że ten Czekawik za tydzień będzie nowa mapa, tak? Tak, będzie nowa i zagramy nią w Hot Hots. Bardziej tak for fun, bo też tam jakiś większy statek nie będzie. Więc mimo wszystko uda się coś tam zagrać, żeby dobrze popatrzeć. A teraz Fatebite bardzo agresywnie schodzi do przodu, ale tak naprawdę nie mają kompletnie CC. Kompletnie CC jeszcze odwracają w tym momencie. A chociaż te 15% chyba nie proknęło na tym, na Cho'Galu. Cho'Galowi udaje się cofnąć, Viperus musi uważać, spalone ulty, ładne przyciągnięcie. Romeoka teraz zginie. No i to jest całkiem odwracają sytuacja. Fight tak naprawdę. Ale widzieliśmy, jak tu bardzo brakowało CC na rodu. Aż mimo wszystko drużyna czerwona nic nie zrobi, musi przelać bossa, ten boss i tak trochę spuszuje, a niebieska odpuszuje za free swojego bossa z dołu. Wydaje mi się, że spokojnie bramę weźmie. Połowę kipa może? Znaczy kipa ja bym... Nie, kipa nie, ale... z Cho'Galem mocno odpuszczują tego bossa. Jak zaczną teraz wieżę wstrzelać w niego jeszcze, to szybko padnie. Nie no, to może tylko wieżę weźmie. Link jeszcze ma damage na teleporcie, czy blinku. Chociaż nie, teraz on zaczął pić bramę, więc mimo wszystko nawet nie zrobi dwóch wież, on zrobi chyba tylko jedną wieżę. Jeśli w ogóle ją zrobi.
Cóż? Tylko bramę bierze. Cóż za DPS? No i tylko jedna brama poszła. I mi cały czas trafia trzy strzałki w bossa, to. No dobrze, tylko że ona nie ma tego talentu, który robi większy damage z trzema strzałkami. Panie Emanuel. Ale za to robi z Blinka obrażenia. To czemu wspominasz o trzech strzałkach? No bo trzy strzałki trafione to na pewno więcej obrażeń niż jedna strzałka. No, Peter ma rację, no. Nie powiesz, że nie. Czempionów nie zawsze trafisz. Ale teraz Łada nowa. Łada nowa i udaje się klikać dalej, chociaż brakuje tutaj troszkę... Wyklika, tu już ta... Liming się odpaliła. Wyklika po prostu, tak. Szaleństwo. To, co się tu dzieje, to jest szaleństwo. Ale zobaczmy, odkąd teraz bardzo ładna użyta przez Pelikana, tak chyba? Bo to chyba ma gal, ten niewrażliwość. Kamienną skórę, czy jak się to nazywa? Nie, to ma czo. Motor z Pelikana. Tak. I bardzo odpalone, tu miał być fokus, to niego miał polecieć. No, że biło cztery osoby, biło tam cztery osoby, to już w środku teamfightu, to jeszcze nic by nie zrobili kompletnie. Dokładnie, jeszcze on zrobił im damage, tak? Bo to, przypomnijmy, robi 159 tak. Na sekundę obrażeń. Przez 3 sekundy. Nie wiem, czy Tral nie mógł zdziałać tutaj na koniec teamfightu coś więcej, bo tak biegał z low HP poza fightem i nie wiedział, co ze sobą zrobić. Może jakby podszedł bliżej, to by się trochę uleczył i dobił kogoś. A tak to nie dość, że nic nie zrobił, to jeszcze zginął, bo stał za blisko. Ale zobaczmy, no, zlecają tą grę tak naprawdę. No drużyna niebieskich, czyli Headbite'a, tak chyba? Mhm. I to jest Headbite'a. Tak. Prowadziła do tej 13 minuty grę spokojnie. A ten jeden teamfight i widzimy, że drużyna Pelikana, no może jeszcze wrócić do gry spokojnie. Ba, już wróciła nawet, tak? No czyżby dzisiaj ten Fatebite to była zemsta za czwartek i będzie 2-0 dla Pelikana w tym tygodniu? Bo to tak się cały czas zmienia. Zazwyczaj u nas wygrywa tylko jeden kapitan obie mapy. Rzadko się dzieje, żeby było 1-1 w mapach. Więc agresywnie wchodzą. Fatebite trochę głęboko wszedł. Ale ta nowa! Plus jeszcze ładnie odpalony ten, chociaż to już nie ma Jayne. Jayna bardzo szybko ginie. To jest duży błąd. Błędem! Ale tu jeszcze można się odwrócić. Tu wszyscy na low HP jest Liming ciągle, która może wyczyścić wszystko. Potrzebuje jednego killa i czyści. No i Liming czyści. Liming czyści. Moralska w ogóle nie leczyła przez dłuższy moment fighta nikogo. Nie wiem czemu. Nie jestem pewien, ale wydawało mi się, że nikogo nie leczyła przez pewien moment. Ja widzę chyba jeden dosyć spory błąd, który tu bardzo mocno zabija drużynę niebieską. Nie wiem, czy to był Miskik, czy nie, ale nie ma Ice Blocka. On już poprzednio też nie grał Ice Blocka, chyba. To jest Sagura, czy nie? Nie, to jest gra, ale... Może przyzwyczaić się do nowego patcha. Może czas najwyższy właśnie implementować grę bez tego, ale no to jest strasznie trudne i to bardzo mocno czuć, bo mimo wszystko trzeba rzucić te wszystkie umiejętności. To jest ten pod Bizardle, który widzieliśmy jakiś czas temu, grany był przez Sigmara podczas chyba pierwszego How to Hots na Garden of Terror, pamiętam gierkę. Też o tym rozmawialiśmy. To jest przyjemny build do grania, ale warunkiem, że żyjesz. Znaczy, wiesz, to jest podstawowy problem. Wiesz, patrz, no, tak naprawdę każdy bit jest przyjemny do grania pod warunkiem, że żyjesz, wygrywasz gry, nie? Więc można tak to powiedzieć, ale no tutaj brakuje tego. Ona nie potrafi, ona rzuca swoje wszystkie umiejętności, całkiem ładnego Ring of Frost, ale w ostateczności brakuje tak jakby drugiego combo, które dałoby może już rzucenia właśnie pod poziom tego SBK. Ale taką Ronię ona nie musi podchodzić blisko, no bo kto właśnie ona idzie? Jeżeli już rzuca ten build, to powinna z daleka stać, nie podchodzić. No też racja. Jedyne możliwe, że ona będzie w środku teamfightu, to że Chora ją przyciągnie i nic z niego wyjścia nie ma tutaj. W ogóle Morax się rozpłynęła szybko. Co się stało? No stara się, ale... Nie powinna stać na frontlane'ie, no. Halo. Morax nie jest frontlane'em. Cała gra przez drużynę niebieskich jest przegrywana przez to, że albo Fightbite został złapany, albo Morales, albo Zioła był w złej pozycji, albo ten Black Ice Blocka. Cały czas z pozycją coś mają nie tak u siebie w teamku. No teraz bardzo agresywnie pod te wieże, nie wiem czy tak naprawdę Swyka poszła, chociaż no, co to zrobić? Chociaż to jest całkiem dobry call, bo ten boss spadnie szybko, a w tym momencie gdyby udało się zniszczyć tą jedną wieżę, to jest naprawdę zrobiony keep. Ale to będzie 92 golem. To może być nawet zrobiona gierka. W 17 minucie. Jak dobrze zagrałem, to już koniec gry jest. No. To jest 100% prawie boss. Mają przewagę levela, co zawsze trochę daje. No raczej to będą mieć. Jeżeli. No drużyna niebieskiej będzie musiała podejść do bossa, żeby go odpuszczać w tym momencie, czołg przyciąga i zabijają po prostu. Też co ciekawe, paskuda gra build na Rengarze pod Shielda. A no po tych nerfach.
No chyba chcę Cho'Gallowi po prostu dać, no właśnie to też. Tak, żeby on był w samym środku teamfightu i robił jak największy AOE damage, kiedy, żeby Liming nie czyściła to. W sumie to z jednej strony jest głupie, tak naprawdę. No i też trochę obrażeń brakuje, zawsze te obrażenia z Shielda dużo dadzą. I tutaj włącz, oni do to bronić. I to jest właśnie, o, chociaż się nie mówmy, bo może odwrócą się. No, ale zioło, spójrz na pozycję, że jemu uda się... A nie, on po prostu stwierdził, że nie. Ohoho, te ulti! Ładnie tutaj niby odpalony jeszcze drop z standardingiem, ale to jest po prostu za mało, żeby cokolwiek więcej tu osiągnąć. Są już resety u Li Ming, no i tak naprawdę to jest frag. To powinno od razu być hejda do przodu, kończymy gierkę. Tak, to powinno być szybko do bossa podejść. Nie chciał zrobić, ale oni powinni próbować jakiegoś core rusha robić backdoorem, a robiąc easy przeciwnika pod ich bazą, no to wiadomo, gdzie oni są, więc... Tak też... Dużo trzeba się spodziewać, że oni byli. Trzeba, że to jak tak by się ukryli chociaż w krzaku, to mieliby szansę kogoś zabić, może zrobić tego backdoora. No to już chyba... Nawet wydaje mi się, jakby oni zabili jedną osobę, oni wszyscy przeżyli, to by nawet mogli obronić tego bossa. No to tak. Ale no w tym momencie to raczej no GG jest. Już tak cały czas przyglądam również buildom, które tutaj są grane. Też, co ciekawe, Peter, build Muradina, proszę bardzo. Czekaj. No i elegancko! No i elegancko, brakuje tylko Heimekera. Ja polecę... Co to jest? To znajomy go dodaję, swoim kumplem. Viperus. To jest build, który na Smurfie gram ciągle i wygrywa Muradinem. Ma akurat 90% gier. Ma slow attack speeda na przykład. Na przeciwniku. No tak jak widzimy, to już GG. No 92... ten... Golem, no lubię, to jest, to wezmą czego dalej wygrają. Co ja to mówię? Oni uwielbiają przyszywać łączkę. Niestety. Chobals, no i ja popsuję pick Cho'Galla i popsuję build Muradina. No strasznie dużo będą od drużyny niebieskiej tak naprawdę, bo... Nie przegrali team compem, bo team comp mieli moim zdaniem lepszy, tylko przegrali pozycjonowaniem się sami. Tak, tam złapanie Fatebite raz na tym Morales. To całą przewagę stracili. Oni nawet po tym jak Fatebite zginął, to mieli wciąż chyba przewagę talentu. A co by było, gdyby on nie zginął? Oni by w tym momencie wzięli kipa, bo poszli na tego topa. Tym bossem, który miał chyba 84 czaszki. A niepotrzebne ryzykowne zagranie, żeby dobić tylko fort, który był i tak na dwa strzały od bossa. Nie wiem czemu to zrobił. A, to lecimy na dół do nich. Wydaje mi się, że ten pozycjonik był główną przyczyną, dlaczego przegrali. No to bardzo mocno bolało, bo tak naprawdę bossa już byli łapani również ten siege tam, tak? Gdyby to poszło szybciej, myślę, mogłoby więcej można było osiągnąć. Jakiś taki bardziej zdecydowany call. Wchodzimy, wychodzimy, raz. Tutaj zabrakło takiego mocnego, zdecydowanego głosu. A teraz chodźmy wszystko jeszcze na dół, do chłopaków i dziewczyn. Więc lecimy. Halo. Dzień dobry. Dobry, cześć, czołem. Halo. Co tam? A spoko, a co u ciebie? A, porutnik mu wale. Ja wjechałem sobie na wtorki ze StarCraftem. Nie pasowało. I Protoss, Magaty, coś nie ta gra. A to się musieli chłopaki zdziwić, bo też mają na żywo, aktualnie lecą wtorki ze C2 na żywo, więc też musieli się zdziwić, że ktoś ich odwiedził. Dobra. Czemu ja jestem baczec G2, witam. No, trzeba zgrać klikać w Hotsa, znaczy w Hotsa, w StarCrafta. O mój Boże, dobra. To JJ się musiał zdziwić. Dobra, przejdźmy do konkretów. Graty dla drużyny Pelikana. Pelik dzisiaj 2-0. Nie wiem jakim cudem. W końcu coś wygrywam. Nie wiem jakim cudem, nie wiem ile zapłaciłeś dla Fatebite'a, ale wiemy, że nie było to mało. To jest pewne. Natomiast to, co... Ja zacznę może teraz. To, co mi się rzuciło w oczy bardzo, to było... draft, według mnie, to według mnie był draft, który, owszem, wygrała drużyna zwycięska, no wiadomo, wygrała drużyna Pelikana. Wygrali ci, co wygrali, tak. Tak, wygrali ci, co wygrali, nie ma co tam drążyć tematu. Ale mimo wszystko nie uważam, żeby ten draft był zbyt dobry, dlatego że pick Cho'Galla w momencie, kiedy jest Xul, do tego jeszcze zostawiony ostatni pick dla drużyny niebieskiej Fatebite'a, który może picknąć w momencie Karazima i on nie jest banowany, to jest jak poruszenie się o wyrok śmierci. Ale mieliśmy Joannę, Boże. Przecież. To by się damage równomiernie by się roznosił po nas. Poza tym zbanowaliśmy Anubaraka i tego tak naprawdę mogliśmy się bać. Ale też nie uważam w ogóle, że Karazim jest super kontrą, bo rzucasz właśnie. Ice Blocka. Zobacz, na 13 właśnie mieliśmy Ice Blocka i nawet ten potrójny... zawsze bierze.
potrójny Blizzard mnie już nie trafiał, bo sobie... No tak, ja mówiłem, że Czogar chodzi tam, to nie wiem, to Emanuel i Karol mnie wyzywali. No ale ja po prostu mówię, że Karazim nie jest jakimś super pickiem, no. No. Na Czogala. A my w ogóle tak wpadliśmy przy tym, jak zostali nam te dwa ostatnie piki i ten jeden ban właśnie i tak uderzyliśmy w Czogala. Mhm. Aczkolwiek moim zdaniem, gdyby jakieś dwie profesjonalne drużyny zagrały te dwa drafty, to mimo wszystko to drużyna po lewej by wygrała bez Czogala. Tylko że strasznie dużo błędów pozycyjnych mieliście. Przez to straciliście całą przewagę z Illy. Mhm. Dużo wyłapywania. To nie tak, że jedna osoba, tylko raz chyba Morales, raz Sul, raz Jaina. Lilz też dziwny, Jaina straszny. Nie wiem, no mi tak zagrali, kazali zagrać, tak? Nie umiem tak grać tak naprawdę. Ale dlaczego ta decyzja mnie zdziwił? Jakbyś podszedł w przebijające Q i byś spamował tym, to byś cały czas trafiał w Janu i w Czugala pewnie. Jeszcze tego tam Rengar pewnie by się jakiś pojawiał z przodu czasami, więc strasznie dużo rzucał tych Q. Ale dlaczego właśnie ten build tutaj grany w takim razie, skąd taka decyzja na Blizzard? No, poprosił mnie Fatebite, żeby zagrać trzy Blizzardy, to zagrałem, no bo było no, stwierdzenie, będzie łapał w klatkę, to wtedy trzy wejdą. A, on łapie w klatkę, ten rzuca icebotem. No, ale no dobra, ale na 13 tak poziomie jest range chyba, nie? No, wziąłem range. No to właśnie po co ten range? Iceblock by to chyba o wiele, wiele więcej. No, Iceblock, uważam, że jakby był Iceblock, to byśmy raczej... No, brak Iceblocka przegrał nam gierkę. W dwóch teamfightach ściągnął mnie sam ten. No, ściągnął, nie miałem jak się... Dzięk mnie nie leczył, nie miałem jak uciec, tak? Iceblock by mnie uratował. A swoją drogą, czemu nie wzięliście Czogala? Czogala, Karazima. Bo nie miał kto zagrać, wiesz? Bo nie miał kto zagrać. Ja bym musiała grać, a no nawet chyba nie mam. To jest główny problem. Ilościowo bohaterowo. Dwie postacie, którymi Promiak gra tak dobrze, no to od razu zostaje zbanowane, nie? Dwa pierwsze bany. Ja wiem, Pelikan, że zrobiłeś to specjalnie. Ta zagara pierwsza na banie po prostu... Zagara Sylwana, a Promiak mówi, to nie mam czym grać, nie? I jeszcze Aśkę mi wzięli, to było tyle, że Pelikan nie o tym wie. Jeszcze Aśkę zabrali, no to już nie wiadomo było co piknąć. A ja musiałem tylko powiedzieć dwie rzeczy. Dajesz. Że propsuję Muradina za build, jest najlepszy na świecie, sam nim ciągle gram, chociaż wiem, że nikt go nie lubi, ale propsuję bardzo. I tak samo propsuję Liming, która zagrała build pod E, który też bardzo lubię i też gram nim, a karty mnie wyzywa, że nim gram. No pierwszy talent inny może biorę, nie ten regenerację, ale tak, poza tym reszta. Regenerację mamy tak naprawdę się stanie. Co bierzesz na pierwszym zwykle Liming? Albo pod Q, czyli tego, co Shielda mi daje, albo teleport, co 2 sekundy mniej tam... cooldown, jak nie mam damage'u zadanego. I nie stracisz manę na teleporcie, nie? Tak, nie tracę manę na teleporcie. Ja w sumie to się zastanawiam. I wtedy taką ciekawostkę powiem, że jak masz ten talent i masz na 13 talentem iluzjonista, tak chyba się nazywa, to jak spamujesz ciągle teleport w linii prostej, to jesteś tak samo prawie szybki jak ktoś na koniu. Tam trochę koń wygrywa, ale tam niemalnie. A. No i ja tylko to chciałem powiedzieć. Nie, nie mam. Przepracuję Muradina i Illing. Baczek? No, Illy było dziwne zagrane, jeżeli chodzi o lane, bo moim zdaniem to drużyna z Czogala mogła strasznie sprzedać bota, gdybyście puścili Czogala, Liming i Rengara, no bo ta Joanna na topa. Wtedy i tak oni na topie nie spuszczają za dużo, jak będzie tam Joanna blindowała ich i odprzywywała, a wy byście wzięli za darmo bramę i byście albo ich zmusili do rotacji, albo byście sprzywali nawet może i fort do połowy, albo więcej. No. I tak naprawdę też fajny pomysł, nie wiem, to był przypadek wybrany, czy tak było przemyślane wszystko, ten fajny build pod Rengara. Bo ten totem średnio by się tak naprawdę przydał drużynie czerwonej, czyli drużynie Pelikana, tak chyba? To pom Rengara miał. Tak. A ten shield, ten dodatkowy damage dla Czogala, który też wchodzi do środka, jest fajna sprawa ogólnie. No i zwłaszcza, że to jest procentówka na jego życie. No, mi to fajnie działał ten shield, tak powiem. Niby po nerfach, nikt tym nie gra, a tutaj jeszcze się sprawdza, sprawdzało się. Jeszcze Reun na 20 i dwie takie tarcze na Czogala. O, na 20 to już się ta gra chyba nie trwa. No, ja widzę, że nawet niektórzy na 20 nie dobrali sep, bo ulta lepszego, nie? Z tego 20 tam za dużo nie było. No. I tak naprawdę widzieliśmy, że całe early to Czogal spływa jak jakiś, nie wiem, jakiś carry. Ale później od 13 levelu, kiedy był ten Icebox Czogalowy, czy tam jak się nazywa? Tak, to już Icebox nazywajmy. Odwróciło całkowicie grę.
Zwłaszcza jak oni bardzo wpadali wszyscy na mnie i te blizzardy, wszystko szło w tego Cho'Gaala. No, zwłaszcza ten w tym ice block. Przy tych przy naszym easy campie. Jak tak, oni chcieli go brać, no. Tylko limit krzyściła, wszystko elegancko. No, ja wiem, Cho'Gaal będzie tam pikowany, a tu Karol i Emanuel. Nie, jaki Cho'Gaal, błagam cię. No ja mnie, ja tu Cho'Gaala tu widzę. I poza tym, no, tylko tyle. Karol, jakie zakończenie ładne? Zakończenie ładne. To jest właśnie HOTS, o którego walczyliśmy. To jest czas, który właśnie staraliśmy się osiągnąć, bo po to tu jesteśmy. Po to tu jesteśmy, żeby się łączyć, żeby razem walczyć o lepsze jutro, o skill, o rangę i o MMR. To są właśnie jak Bóg, honor, ojczyzna, to dla nas to jest skill, MMR i ranga. Tak właśnie. Wow. I tymi słowami pożegnamy się z wami. Fadeboy będzie robił after party. Dobrze pamiętam, czy nie? Ale liczy się udział, i zabawa. Liczy się udział. A ktoś się źle bawił tutaj? Liczy się koks, kratyna. To tyle powiem. Był koło wrotek, także ten. Jeszcze tylko czat pisze mi tu, że mam przekazać informację, Pelik, nie jesteś nubem. I tym pozytywnym akcentem. Dzięki wielkie wszystkim za obecność, a my chłopaki na górę, żeby się jeszcze. Giveaway, halo. A giveaway! Przepraszam. Giveaway. Już chciałem sobie zabrać, już chciałem. A, dobra. To było pisane, mama, tata, będą skinkę dla was. No to spoko, Karolku. Dobra. Czekam. Ale ja już nie mogę, rozdać tego kluczyka, bo ja już mam aukcję na eBayu zrobioną, goddammit. No, teraz to no słabo będzie. Dobra, mam ten na eBay, ja tam daj. Nie wiedziałem, że tak bardzo zacznij na Mountie do Cloud9. To jest Mount Cloud9? Tak, bo tyle mamy. No co łe? To już się ich nie da kupić chyba to. No właśnie, się nie da kupić. Raritem, no. Ale znowu wygrają, to znowu będzie. Tylko teraz nie będzie rombu, a będzie taki, wiesz, kwadrat na przykład latający. Albo trójkąt. Albo trójkąt, z oczkiem w środku. Nie był romb. Halo. To jest nie. Heksam. Nie był romb. A co ja powiedziałem, romb? To jest jak... Tak. To jest heksagon. Dobrze, heksagon. Dobra, klej klucz. Co mam, gdzie mam kleić klucz? Ale co, dobrze. Klucz, koniec, nie gadaj. Dobra, to... Dobra, już jest powód giveaway, już kluczyk jest, poszedł na pliwie do Petera. Dziękuję bardzo. Nie, czat, dobra, idzie kluczyk na czacie, tylko ja muszę jeszcze poczekać, żeby czat był gotowy. No. Nie jak się rafle? No dobra, dobra, mam to wciśnię. I ukryć, że kod już był użyty 6 razy, nie? O Jezus Maria, dobra, jednak... No to mamy, Karol, problem, ja już korzystałem. No kod działa, sprawdzony, u mnie działa. Dobra, mamo, przepraszam, ale nie załatwię ci tego kluczyka. Wpisujcie raffle, proszę bardzo, i tak. Na kluczyk raffle? Na Mounta Cloud9. Ja wjechałem. Czemu może wjechałeś? Kluczy Maczek! Biorę udział! Ja już u Czekapika dwa razy coś wygrałem. No wiadomo. Co cebula? Zapisuj się. Co cebula? Wiadomo. Ale ciężko było kupić. Ale Fadebite, jak się zapiszesz i zobaczę ten kluczyk u ciebie na giveawayu, to ja cię znajdę. On wie, gdzie mieszkasz. Tak. Ale ty, kurde, ja patrzę, to wszyscy, którzy streamują. Baczek się zapisał, Paskuda się zapisała. Ja teraz potem będzie giveawaye. Nie no, może jak wygrać zacznę. Zawsze nie ma co chodzi. Wszyscy piszą, to ja też. Dobra, to ja też wpisuję, nie? Może wygrasz, Rafał, może wygram, rozdam na ten How to Hot. Ale to by było piękne, jakby zaznaczył, że tylko moderatorzy mogą wygrywać, ja bym wygrał. I potem robić cały czas giveaway'e. No. Dobra, losuj. Dobra, zaraz muszę ogarnąć ten scenę, żeby nie było, że oszukuję. Już przechwytuj window capture, już daję wam. No to nie wyskakuje ci po raflu przypadkiem na środek czatu tam? Nie ma tego podpiętego. O, technologia jeszcze nie dotarła do Czekapika taka. Czekaj. O, mam, proszę bardzo. Proszę bardzo, jest. Zawierucha zostaje zastąpiona sceną. Proszę bardzo, co się dzieje. I roluje. Rol. Nie będzie jakiś ten. Nie nazwa, tylko banner. Fadebite wygrał! Ale urwał! Ale to było dobre, jestem mistrzem! O Boże, dobre, roll again, go! Tanawok! Czuję się oszukany! Tanawok, Tomasz.
Tanawok wygrał. Tanawok i Tanawok jeszcze grał. Ustawione! Już reklamacje. Ustawione. No ja cię znajdę, Chocapic! Sprzedał się. Dobra, to teraz ja wyślę ci to na czacie, tak? To będzie widać, jak będę tu wpisywał. W, Tanawok. Wpisz w czat kod najlepiej. Dobra, to dyktuj jeszcze. Poczekaj, to ja już dyktuję, to... Czekaj, to już możesz pisać, Tanawok? To ja już ci mówię. 288... Jest? Gotowy? Wszyscy dobrze. No, notuj. Notuj. No jeszcze dalej, czeka. Dobra. Podawaj. To czy Tanawok musi... My się rozliczymy, nie? Dogadamy się. A Tanawoka nawet nie ma, to dobra. Ale Tanawok, my się rozliczymy, dogadamy tego. Czyli kluczyk zostaje... Ale ten moment jak się rozliczysz i dogadasz, bo ja się czuję oszukany. Zostaje u mnie kluczyk, czyli za tydzień znowu robię raz. Nie, Tanawok! Krzyczy do siebie! Dobra, Ludki, dzięki wielkie za obecność wszystkim, my się zawijamy. Przede wszystkim dzięki Peter i Baczek za pomoc w analizowaniu. Nie ma sprawy. Peter jest zawsze na posterunku. Dzięki wszystkim za przyjście i obecność, bo to było najważniejsze, że przybyliście. No i oczywiście dla naszych niezastąpionych kapitanów. Fate by Pelix i dla nieocenionego Lexona, który na głowie staje, żeby to miało ręce i nogi, więc... I dla najlepszego tylko... Oralizator. Dla mnie i dla Emanuela. Jest 20:45, my jeszcze nie możemy, ale Kappa Pride pisze czat, a my znikamy. Bajo, dobrej nocy i do następnego, cześć. No, trzymajcie się, hej.